Dzień dobry, sierżant Bagieta. Siema. Witam cię serdecznie. Jak tam życie w cywilu? Bardzo dobrze. Pierwsze 2 tygodnie były ciężkie, bo jakoś tak trudno się odzwyczaić od starego życia, ale teraz jest naprawdę świetnie. Rok już mija tak naprawdę, nie? O, już minął. Już no, ponad rok, no Tak, dokładnie. tak, tak. Nie tęskni ci się? Nie, nie tęskni mi się. Czemu? Wiesz co? Głównie chyba przez te powody, przez które odszedłem z policji. No, gdzieś tam są takie momenty, jak na przykład coś mi się przyśni. O, ostatnio miałem taki gdzieś No. tam policyjny sen. No. Masz coś takiego, że budzisz się tak, kurde, jeszcze jest człowiek, który polatał po tej No. ulicy, ale nie, jak tak siądziesz i jakby przeanalizujesz sobie zyski i straty, to w ogóle mi się W tęskni. ogóle ci nie tęskni, Nie. bo jak ja się przygotowywałem do tej rozmowy naszej, to tak jak wypowiadałeś się na temat tej pracy w policji i w ogóle, to mi się wydawało, że ty byłeś takim policjantem z powołania, kurczę, więc tak słuchając ci u Przemka Górczyka i gdzieś tam jeszcze indziej, no to można było sobie wywnioskować, że no, jeżeli ty od małego miałeś jakieś tam marzenia na temat tego, żeby zostać policjantem, i nagle jesteś zmuszony w pewien sposób odejść z tego, no to powinieneś żałować. Znaczy, to może źle powiedziałem, może tak, że mi się nie tęskni w takim sensie, że w ogóle nie wspominam tej pracy, bo wspominałem z jakimś tam sentymentem, jak na przykład ktoś mi powiedział, słuchaj, Bagiet, jest taka opcja, że nie wiem, cofamy się w czasie i nie będzie tych patologii i możesz sobie dalej robić. Może bym się to zgodził, choć teraz po tych opcjach, które poznałem, nowych w życiu, na przykład medycyna ratunkowa i gdzieś rozwijanie się w tym kierunku, to myślę, że jednak chyba to mnie trochę bardziej jara na ten moment. Ale co do tego powołania, no właśnie, ja tutaj chcę odczarować, zawsze to mówię w podcastach, sorry, No. jeżeli ktoś tam śledzi mnie namiętnie i ogląda Spoko. wszystkie te podcasty ze mną, to nie było tak, że ja miałem takie powołanie, że tam chciałem, wiesz, koty z drzew ściągać, wiesz, ludzi ratować i tak dalej. Ja po prostu chciałem mieć jakąś. Po pierwsze, nie chciałem pracować tam, gdzie miałem wyuczony zawód, czyli nie chciałem uczyć angielskiego dzieci w szkole. Ty masz wyuczony na zawód jako nauczyciel angielskiego? No ja skończyłem filologię angielską Okej, no. na kierunku nauczycielskim. Okej, no. Więc po jakby roku pracy w szkole stwierdziłem, że. Znaczy pracy też, żeby nie było pracy po prostu rok studiów to były praktyki. Byłem w takim trybie normalnej pracy w szkole. Stwierdziłem, że to chyba jednak nie jest to, co ja chcę robić. No i chciałem mieć taką pracę, która gdzieś tam będzie jakaś fascynująca, tak mi się wydawało. Tym bardziej, że ja gdzieś tam interesowałem się, powiedzmy, tak ogólnie pojętymi służbami mundurowymi, ale nie miałem jakiegoś takiego mega sfokusowania od początku swojego życia, że chciałem być tym policjantem. Wiadomo, że byłem gdzieś tak kształtowany przez mojego dziadka, na przykład, z którym mieszkałem, który pracował w milicji, potem w policji, ale no nie nazwałbym tego jakimś takim powołaniem, że wiesz, kurde, rano stawę, mówię, dzisiaj będę bronić bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia, nie? Nie, było tak, że No. tak to się jak z jakiegoś turbola nie miało kompletnego. No nie, no, ale jak sobie tak porównując pracę w szkole, a pracę w policji, no to chyba nawet finansowo bardziej opłacalna jest No, praca w policji, zdecydowanie, wiesz, nie? moja mama pracuje w szkole już. To jest 2023 rok, no to już pracuję z 30 lat w No. policji, Boże, w policji, W policji, bez no. zachowań, w szkole. No. W szkole pracuję 30 lat, jest nauczycielem matematyki. I no ona nie zarabia, ona teraz po tych wszystkich latach nie zarabia tyle, ile ja zarabiałem po przyjściu do policji tak naprawdę i po tych takich dużych podwyżkach. Więc no wiadomo, że jeżeli chodzi o opłacalność finansową, to zdecydowanie tutaj stoi to na wyższym poziomie, no ale jeżeli znowu sobie weźmiemy pod uwagę wszystkie korepetycje, które możesz dawać i ilość godzin w ogóle, które wypracowujesz, no to nie wiem, czy to tak do No końca. tak, no potem jeszcze możesz pracować w prywatnej szkole i Tak. inne takie rzeczy, nie? Twoja mama się już, że tak powiem, otrząsnęła z tej sytuacji, kiedy ciągali ją po komisariacie? Tak, bo to było tyle spoko, że z chwilą, kiedy ja się zwalniam z policji, to sprawa się kończy. No I bo po ja już prostu nie tyle. jestem pracownikiem, więc co mam dalej prowadzić? No i pod tamtego momentu już nie było ani razu wezwany, zresztą ja też nie. A powiedz mi, czemu na przykład, jeżeli wiesz, nie było ci po drodze tam z przełożonymi i im z tobą i tobie z nimi, czemu nie próbowałeś na przykład przenieść się do jakiegoś innego wydziału, albo nie wiem, iść do CBS-u, albo gdzieś indziej, Wiesz tylko co? po prostu tym jebłeś? Bo jeżeli chodzi o przeniesienie na inną jednostkę, czy do jakiejś innej komórki w policji, no to stary przez te. Ja nie mówię, że ja długo pracowałem, bo to było raptem 7 lat, tak? Ale no, poznałem masę ludzi ze względu na mój kanał, dotarcie do ludzi, moje zainteresowania, czyli sport i strzelectwo.
No więc na Strzelnicy poznałem masę ludzi. Jak kupiłem pierwszą jednostkę broni, zacząłem faktycznie się tym interesować i chodzić na Strzelnicę i tak dalej. Poznałem masę ludzi też takich dość znanych tam ze środowiska policyjnego. I naprawdę poznałem ludzi i z SPKP, w sensie z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i z CBS-u. Do tej pory mam bardzo dobrych kumpli stamtąd. I też z innych jednostek, zwykłych patrolowców, tak jak ja, czy zwykłych dochodzeniowców, takim jakim ja byłem, jak jeszcze pracowałem w Wydziale Kryminalnym. I ja doskonale sobie zdawałem sprawę, że wiadomo, że są jednostki, na których się robi lepiej, na których się robi gorzej, tylko po pierwsze wcale nie tak łatwo jest się przenieść, bo no po prostu nie ma policjantów. Jak już cię złapią, widzą, no, i widzą, że nie jesteś jakimś wyjątkowym zjebem po prostu, no to cię nie będą chcieli wypuścić. Taka no ale jest nawet, jeżeli tak. macie ze sobą nie po drodze, to nie woleliby cię przepisać gdzieś na jakąś inną jednostkę i mieć spokój od ciebie, a ty byś mógł dalej pracować? Ja nawet nie próbowałem się przenosić, bo ja wiedziałem, że ta patologia nie płynie jakby od dołu, tylko płynie z góry i tak naprawdę, tak jak powiedziałem, są jednostki, na których się pracuje lepiej, są jednostki, na których się pracuje gorzej, natomiast wiem o tym już po tym całym czasie, kiedy na przykład moja jednostka była taka, zawsze uznałem, gdzie się naprawdę fajnie robiło i ja też tak zawsze uważałem, że to się albo prędzej czy później zmieni, albo ta patologia jakoś mnie prędzej czy później dotknie. I szczerze mówiąc, byłem już tak może nie zdegustowany, tak zrezygnowany tym takim zepsuciem tej całej pracy policyjnej. Nie mówię w sensie moralnym, tylko takim organizacyjnym głównie. Że stwierdziłem, że to nie ma sensu i szczerze mówiąc, że mi się nie chciało tego robić. Tym bardziej, że złapałem bardzo tak na zakładkę praktycznie tą zajawkę ze studiami, z ratownictwem medycznym, gdzie tak naprawdę najpierw się dostałem na studia, już zdążyłem pójść na parę zajęć i wtedy dopiero złożyłem raport o zwolnienie, że stwierdziłem, że dobra, jak już mam jakby jakiś punkt zaczepienia i widzę, że mnie to naprawdę jara, to szczerze mówiąc, że byłem tak zrezygnowany, że już mówię tak... Że już po prostu wolę to rzucić, niż tak, gdziekolwiek się jakby przenosić. Tak. I powiem ci jeszcze, sorry, że się tak wcinam, ale jak już mam myśl, to ją skończę. Jasne. Że powiem ci, że jak tak sobie właśnie po tych pierwsze, jak gadaliśmy jeszcze przed nagrywką, te pierwsze dwa tygodnie gdzieś tam po zwolnieniu, to miałem coś takiego, że mówię, kurwa, może za wcześnie, może jeszcze mogłem poczekać, nie? Bo ja tak w ogóle pod wpływem impulsu zrobiłem. Taki kurde, narwany byłem, a może jeszcze by się coś zmieniło, nie? A może by mi się dało te studia pogodzić jakoś, wiesz, z tą służbą. Ale potem mi to jakoś minęło, to po pierwsze, a po drugie teraz widzę z perspektywy czasu, że nie ma takiej opcji, żebym miał czas na kanał w takim wymiarze, jak go prowadzę teraz. Czyli tak powiedzmy już profesjonalnie, no umówmy się, gdzieś tam mój kanał ma management, wydaję książka swój osobny management. No właśnie. Więc wymagania są w dwie strony, są podpisywane jakieś umowy, są współpracy, są studia, które no umówmy się, nie są najłatwiejsze na świecie i trzeba się po prostu na nie uczyć. Jest masa praktyk na tych studiach, to na studiach medycznych. I jeszcze do tego miałbym pełnić normalną służbę, nie dałbym rady. Nie ma takiej możliwości. Z czegoś musiałbym zrezygnować. Nie bałeś się, że jak rzucisz tą policją i pójdziesz, no jakby miałeś pewne zabezpieczenie finansowe, no bo na pewno zarabiasz niezłe pieniądze, bo ja wiem, jakie pieniądze na YouTubie można zarobić, jeżeli ktoś ma taki content, ma ktoś tylu subskrybentów, co ty regularnie wrzuca i regularnie ma tam setki tysięcy wyświetleń, czy tam dziesiątki tysięcy wyświetleń, więc miałeś to bezpieczeństwo finansowe, ale nie bałeś się troszeczkę, że jak rzucisz tym, to jednak ludzie zaczną odchodzić, no bo stwierdzą, że kurwa, no obserwowaliśmy policjantów, a on już nie jest policjantem. Ja totalnie miałem takie myśli. Ja totalnie miałem takie myśli i ja nawet się liczyłem z tym, że ten spadek jakiś będzie. No tylko wiesz, tak miałem, kurwa, no albo się, jak nie teraz się zwolnić i nie przebranżawiać się, no to już tego nie zrobię potem, bo wiesz, no ja mam wtedy, miałem prawie 30 lat, 29 już miałem kończyć. Więc mówię, no taki ostatni dzwonek, jeszcze ta dwójka z przodu jest, no to jak coś zmieniać, to teraz, nie? Powiem ci, że każdy moment jest dobry na zmianę, nie? No tak, tylko że... Niestety, że można coś zmieniać. Tak. Tylko, że wiesz, kurde, to jest jakaś taka blokada psychiczna z jednej strony, z drugiej strony ja też znam policjantów i też żołnierzy, czy strażaków, w ogóle funkcjonariuszy publicznych, którzy tak... pierdolą o tym odejściu i jakim jest źle i w ogóle i tak dalej cały czas,
I tak 25 lat pierdolę, aż nie odejdę na emeryturę, nie? Ja nie chciałem być kimś takim. A ja, no. Wiecie, a ja też chodziłem, mówię, kurwa, to mnie denerwuje, to jest z dupy. Ja pierdolę, znowu się do tego szczepiają. Mm-hmm. I wiesz, i tak, jak miałbym tak jeszcze 18 lat chodzić, no to po pierwsze trochę mi by było z tym źle, że tak chodzę, nic z tym nie robię. Mm-hmm. No a po drugie, tak jak powiedziałem, no jak coś zmieniać, to teraz jeszcze się dostanę od ratownictwa i tak dalej. I miałem po prostu coś, co mi pozwoliło gdzieś tak w miarę bezboleśnie odejść. No tak, no. Bo powiem ci, że, bo też żeby wszyscy wiedzieli, ja się przyjąłem na nowych zasadach, więc ja nie miałem tego komfortu 15 lat i 40% emerytury, że mogłem sobie odejść, tak kiedyś ze straży czy z policji, nie? Bo jakby było tak, żebym się przyjął na starych zasadach, to chyba bym się nie zwolnił. W sensie, wiesz, masz coś takiego, kurde, już połowa za mną, no, to no teraz tak. Się zwalniać, no. To przerobię jeszcze te 7 lat, pewnie z rok jakiegoś taktycznego L4, jak to się robi, no koniec, nie? Na głowę, bo to, już głowa wysiada. No tak, no i wiesz, stary, jesteś, masz przynajmniej 40%, masz prawa emerytalne, nie? Dla pracodawcy to jest zajebista sprawa tak naprawdę, tak. No bo już jesteś emerytem, więc znajdziesz sobie pracę wszędzie, a miałbyś... Ale ty też wtedy, sorry, że ci wejdę w słowo, też nie możesz za dużo zarabiać, bo ci tę emeryturę pewnie zapieprzą, nie? Tak, tak. No tak. Właśnie. Ale to wtedy, wiesz, stary, ja bym miał 36 lat, jakbym na M-ko odszedł, nie? To jest niesamowite, nie? No ale niestety... No, spóźniłeś niestety, się. Spóźniłem się, więc mówię, jakbym się przyjął na starych, to na pewno bym się nie zwolnił, ale no, perspektywa lat 8, a lat 18, no to jest duża różnica, nie? A dobrze wspominasz czasy ze szkoły policyjnej? Bardzo. Tak? Nie było już wtedy jakichś takich pierwszych sygnałów, że coś tu kurwa nie gra w tej policji? Wiesz co, no były, no ale to jest tak samo jak, wiesz, ktoś, to mój dziadek mi już mówił, że kurwa, no. Zobaczysz, to nie jest tak, nie? No. Ale... Nie odciągał cię w ogóle od tego pomysłu, że chłopie, nie tam, nie wiem, idź do straży, idź na ratownika medycznego, ale nie idź tam. Wiesz co, nie, no mówił, ale ja to traktowałem trochę w formie żartu. No tak, no bo no. To wiesz, to wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, no ludzie tak sobie lubią popierdolić, jak to jest źle, nie? No. Ale ja też bardzo byłem już wtedy, bo na etapie składania papieru do policji już byłem bardzo zajarany tym. Jakoś mi się tak na studiach właśnie zmieniło, że mówię, kurwa, nie, zacząłem oglądać Pitbulla, prawdziwe psy, te wszystkie dokumenty, nie? No. Czyli wkręciłem sobie film na policjanta już. Strasznie, strasznie. No. No i jakoś tak szczególnie nie rozmawiałem w ogóle z nimi, że ja te papiery będę składać. Bo ja jestem taki, że ja mojej rodzinie za bardzo nie mówię takich rzeczy. Okay. Ja po prostu coś robię i potem im oświadczam, że to zrobiłem. Bo okay. Mnie, wiesz, jak to jest, nie chcę się słuchać. Dokładnie. No. Nasłuchasz się krócej niż przed tym, jak tak, wiesz. Powiesz przed 3 tygodnie, to przez 3 tygodnie będziesz słuchał, a tak tylko posłuchasz przez jeden dzień, nie? Coś ty kurwa zrobił. Tak jest, ale dokładnie tak było. No tak. Złożyłem papiery do policji, przyjęli mi te papiery i poszedłem. Dziadek wtedy pewnie stał w garażu przy szlifierce, czy przy jakiejś tam madle coś tam robił. Ja mówię, złożyłem papiery do policji, mu pokazuję kwit, nie? No. Jak mówi, czy cię pojebało? No. Pierdoliło coś takiego, ale no, coś tam przyjesz. Wydźwięk ten sam. Tak no. Jest. No, ale potem to już nie. Potem jak widziałem, jak miałem ślubowanie, czy tam przysięgę, whatever, jak zwał, to już widziałem, że dziadek dumny, że tata dumny, w ogóle, że rodzina raczej taka dumna ze mnie była. A na szkole policji, no to tak jak ci mówię, wykładowcy czasami tam mówili, że a, zobaczycie, wyjdziecie ze szkoły, to się dopiero roboty nauczycie w tym, no ale to zawsze tak jest. No i że się zaczną tam jakieś mandaty, jakieś coś tam. Tylko, że to jest tak, że wiesz, jak jesteś na coś bardzo zajarany, to jest tak, jak ja to zawsze porównuję do toksycznej laski, nie? Wszyscy ci, jesteś zakochany jak chuj, wszyscy ci naokoło mówią, stary, ona jest pojebana, zobaczysz, że będzie syf z tego, nie? No nie przegadasz, stary, no jak się nie zrazisz, to nie przegadasz. No, taka jest prawda, każdy ma te swoje pierwsze miłości, albo jakieś związki z jakimiś psychopatkami, czy coś takiego. No i wiesz, jak to jest, no jak się nie zrazisz, to ci można mówić, gadać, a ty i tak wiesz swoje, nie? To był trochę ten case, tylko że ja też jak przyszedłem, to ja nie miałem w ogóle czegoś takiego, że nie wiem, ktoś mi kazał mandat wystawić czy coś i długo, długo tak było i to się dopiero zaczęło właśnie zmieniać pod koniec 2021 roku czy 2022 roku. Naprawdę się przez ten czas robiło fajnie i ja wtedy miałem takie, kurwa, no to gdzie są te wszystkie, wiesz, co oni mnie tak straszyli na szkole, że tam zobaczysz, że będą, że tam będzie się, teraz dopiero zacznie robota, będą was cisnąć i tak dalej. Nie miałem jakichś takich rzeczy, szczerze mówiąc. Wiadomo, że jak tam kierownik widzi, jak się ktoś opierdala, no to gdzieś tam zwrócił uwagę, nie? Ale nie było tak, że nie wiem, a tam czemu mandatów nie daje, że same pouczenia. Nie, to się dopiero potem jakoś zaczęło. No właśnie słyszałem, nie, że dopiero gdzieś tam w pandemii, po zmianach i tak dalej, i tak dalej. Po pandemii. No, ja też mam znajomych w policji i to w różnych wydziałach, bo i mam w kryminalnej i gdzieś tam w wojewódzkiej.
i tak dalej, i tak dalej. I robiłem sobie też rozeznanie na temat, znaczy no mówią mi wiesz na bieżąco tam, jak tam wygląda ich praca i tak dalej. No i na przykład jeden z nich mi powiedział, no ale przecież w policji ci nic nie mogą kazać pod tytułem wystawiania mandatów. No nie mogą. Więc jakim, wiesz, więc czemu, jeżeli kazano wam teoretycznie, to czemu wy do tego się stosowaliście? No ja ci stary powiem czemu. No? Ja się nie stosowałem, bo znaczy ja mam ten komfort, że tajemnicą Poliszynela jest to, że pomimo tego, że kanał, znaczy, że ja oficjalnie zarabiałem, to byłem na tyle uprzejmym synem, że pozwoliłem mojej mamie na tym zarabiać. Na twojej, bo, tak, tak, na twojej działalności, na twojej twarzy, no. Bo jestem takim dobrym synem. Dokładnie. Więc no powiedzmy, ja miałem taki komfort, że mieć tam 200 zł kwartalnika nagrody takiej, wiesz, tam co 3 miesiące, to mi koło dupy latało i tyle. No ale to jest stary taki mechanizm, zobacz. Ja tak naprawdę... To czym oni mnie mogli zagiąć? No nie dali mi tej nagrody 200 czy 300 zł. No to niech się mi przeżyć. Nie dają, no okej. Okay. Nie dali mi wolnego święta. Ja nie mam rodziny. Z dziewczyną mieszkałem 4 lata, no ale no to co? No to, to przyzwyczajona, że jestem policjantem, to ja wiesz. Ja nie wiem, czy tak jak weekend, więc my mieliśmy powiedzmy te weekendy poprzesuwane na przykład na środek tygodnia, więc mi to szczerze mówiąc latało koło dupy, czy ja miałem wolne, czy nie miałem, ale... No nie mogą ci kazać, nikt ci stary nie napisze nigdy oficjalnie kwita, że jest mało mandatów, za dużo pouczeń, proszę dawać mandaty, a nie pouczenia. Nie zrobią tego, bo nie mogą tego zrobić, bo od tego jest policjant, żeby podjął decyzję na miejscu, czy ktoś na ten mandat zasługuje, czy może w ogóle na przykład nie zasługuje na mandat, a od razu na wniosek o ukaranie do sądu, bo tak się źle zachował, czy w ogóle nie zasługuje na to i powinien dostać pouczenie. To jest twój deal. Więc nikt tego oficjalnie nie zrobi. No ale masz takiego policjanta, czyli właściwie większość policjantów, który już ma dziecko, który ma jakieś kredyty, który nie ma dużo siana, a jeszcze nie daj Boże, na przykład żona nie pracuje, bo ma dwójkę dzieci i trzeba te dzieci wychowywać. I na tych 5,5 tysiącach, czy nawet nie, trzeba utrzymać tą rodzinę plus jakieś tam 500 plus. No to dla niego zarobić te 300 czy 400 zł więcej, no to to już jest na przykład kupić dzieciom prezent na święta, czy nie kupić dzieciom prezentu na święta. To po pierwsze. Po drugie, dostać na przykład wolne święta albo nie dostać wolnego święta, no to to już jest dużo. Czyli jeżeli wypisujesz więcej, to masz większe przywileje teoretycznie i możesz dostać na przykład urlop na święta, Sylwestra i jakieś tam fajne inne dni? No tak. Też no tak to działa? No tak, no po prostu jesteś w stanie na przykład, jak potrzebujesz wolnego, ja nie mówię, że to konkretnie musi być Sylwester czy święta, ale na przykład potrzebujesz jakiegoś dnia, no to na przykład ci po złości nie dadzą wolnego w ten dzień, nie? Bo nie robisz tego, co ci tam każe kierowca, ci każe na czas i nie przynosisz tylu kwitów czy coś takiego i nie grasz jakby pod ich dyktando, bo to w ogóle, stary, bo to jest jeszcze tak, jakby to było poparte jakimiś badaniami. Na przykład ktoś by mi przyszedł i mi wytłumaczył tak, słuchaj, Baget, faktycznie, tych mandatów jest mało, ale stary, zobacz, ty na przykład tutaj na tym terenie, powiedzmy Ligoty, tam gdzie jest plac zabaw, siedzą kurwa i walą cały czas wódę albo piwo, a wy ich cały czas pouczacie, ludzie się skarżą, dzieci tam nie chcą się bawić, bo siedzą, drą pizdę. Jakby ktoś tak, idźcie, zróbcie z nimi porządek, wykwitujcie ich i tyle. Jakby ktoś mi to tak powiedział, stary, nie ma problemu, idę, robię porządek, albo izba, albo mandat, wypierdalać stąd, tak? Totalnie dla mnie jest to zrozumiałe, ale to nie jest podparte żadnymi badaniami. To jest podparte tabelkami, żeby jakiś ziomek w komendzie miejskiej czy wojewódzkiej sobie zwalił pod to konia z jeden z drugim, się pochwalił jeden z drugim, kto ma wyższy słupek w tabelce i tyle. To nie jest tak, że ktoś się zrobił badania, a ludzie się czują niebezpiecznie, tam, nie wiem, na Śródmieściu Katowic, tutaj trzeba walić mandaty i tak dalej. Nie jest tak, stary. Właśnie co do robienia na złość. Też mam kolegę, który bardzo chciał się przenieść z jednej komendy do wojewódzkiej bodajże. Jego przełożony robił mu takie problemy, żeby się przenieść, że to się w głowie nie mieści. Ja pamiętam, jakie on struty był, ile się nawkurwiał. Finalnie mu się udało w końcu tam przenieść, ale dużo jest takich sytuacji, gdzie naprawdę potrafią robić po złości, pomimo tego, że ty już nie, ale ostatnio czytałem gdzieś artykuł, chyba w Pulsie Biznesu, że w ciągu ostatniego roku z policji ubyło 5000 wakatów. No, tak. I jeżeli jest aktualnie zapotrzebowanie na 107 tysięcy, a jest zajętych 95, to w sumie 12 tysięcy brakuje. Tak. I no... Dlaczego jest tak, że jeżeli brakuje cały czas policjantów, to zamiast zachęcać w jakiś sposób chociażby atmosferą w pracy, jest tak jak jest? Kto za to jest kurwa odpowiedzialny?
kto jest za to odpowiedzialny, nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, no. Szczerze mówiąc, no ale to jest jakaś taka betonowa, a jeszcze wracając do tych właśnie wakatów, które gdzieś tam świecą, no. To nawet dzisiaj o tym czytałem, jak sobie prasówkę rano robiłem, jakieś związkową stronę, nie akurat tam związkowej strony, nie. Szczególnie NSZZP, nie czytam, bo to dla mnie są ludzie, którzy wódkę piją no, tam to, na górze. I jak wie. To większość związków zawodowych. Dokładnie. No ale gdzieś tam się przewinął ten artykuł, akurat był w miarę taki ciekawy i właśnie tam było, że chyba zwolniło się z policji około 8 tysięcy funkcjonariuszy, a przyjęli tylko 3 tysiące. No to mówię. Więc akurat 5 000, jest to 5 tysięcy, tak jak mówisz. Dokładnie. Z czego to wynika? No to wynika z tego, że stary zajmują się tym ludzie, którzy nie mają kurwa o tym pojęcia. Nie zajmuje się tym HR-owiec, który, czy PR-owiec i HR-owiec, który się zna na pozyskiwaniu powiedzmy jakichś tam ludzi do pracy i zapewnienia takiej, nie wiem, takiego marketingu tego, ale też popartego faktycznymi warunkami pracy, tylko się zajmują tym starzy jacyś policjanci zabetonowani, którzy siedzą na tych stanowiskach i wiesz, pamiętałem jeszcze czasy w latach 90. Jak wiesz, się powiedziało policjantowi, dobra, jak ci się nie podoba, to wypierdala, jest 25 na twoje miejsce i to była prawda wtedy, nie? Tylko, że jest 2023 rok i sorry, ale tak nie ma, bo mój kolega, który teraz zresztą rozważa, nie będę mówić imienia, bo się zdobyć. No, ale nieważne, mocno rozważa, w każdym razie go pozdrawiam, jak powiem o co chodzi, to się domyśli, jak to wygląda. Wypierdolenie z policji, pójście na taśmę i będzie zarabiać tyle samo i będzie miał wolne weekendy, no to sorry, to jestem w stanie, wiesz, jestem w stanie to odpuścić. Byłbym w stanie odpuścić tą mundurówkę raz w roku 2000 złotych, które się dostaje, bo i tak pewnie w jakichś innych nagrodach sobie to odbierzesz i wiesz, mieć pracę powiedzmy 9 to 5, czy jak to tam się nazywa. I wiesz, weekendy wolne dla rodziny i tyle. Więc no tak, no warunki pracy i to jest po prostu firma, która nie przystaje do nowoczesnego rynku pracy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zarobki, choć akurat jeżeli chodzi o zarobki na samym początku, to one nie są złe, zaraz do tego wrócę. Ale myślę, że tutaj tym takim czynnikiem nadrzędnym jest właśnie atmosfera w pracy i sposób w ogóle pełnienia nadzoru, sposób wykonywania tej pracy na ulicy. A jeżeli chodzi o siano, to tak, siano na sam początek według mnie wcale nie jest złe. Bo jak idziesz do policji, zaraz jak możesz iść do policji, czyli załóżmy kończysz ogólniak, masz 19 lat, jesteś niewykwalifikowanym pracownikiem wcale i twoja pierwsza praca to jest, twoja pierwsza wypłata to jest około 5 tysięcy złotych. To w wieku 19 lat jako niewykwalifikowany pracownik to są dobre pieniądze, umówmy się. No bo zazwyczaj jak gdzieś pójdziesz, to dostaniesz na start najniższą krajową najprawdopodobniej. Tak jest, no? Dokładnie. Już nie mówiąc o tym, że tam masz stabilność zatrudnienia, no, policja zawsze jest i będzie i była przez bardzo długi okres. I tylko, że problem jest w tym, że potem to już za bardzo ci nie rośnie. Bo nawet jeżeli, tak na przykład ja się zwalniam z starszego sierżanta, to będziesz miał montażu trochę, bo się oddala. Przeżyjemy. Nie, jak się oddalasz, to cię też widać, nie? A, no, ale nie, chodzi mi o to, że będziesz miał ogarniemy, spadki spoko. Głośności. Damy radę. I ja się zwolniłem, miałem starszego sierżanta, byłem na trzeciej grupie zaszeregowania, teraz są trochę inne grupy, to tam trochę inaczej wygląda po tej całej reformie. No to stary, to ja na grupie miałem więcej 100 zł, na stopniu miałem też ze 100 zł. No i dodatek to mi podniesie przez 7 lat do 50 zł. No, to... No ale jakbyś się przeniósł, bo ty pracowałeś stricte na ulicy, nie? No przez rok byłem jeszcze w kryminalnym. W kryminalnym. I to było za karę? Bo też słyszałem takie rzeczy, że to było za karę przeniesienie. Nie, to nie było. Nie? Nie, bo ja na samym początku poszedłem do kryminalnego praktycznie. Aha. Ja właśnie przez to, że skończyłem anglistykę, to mnie bardzo szybko wzięli do kryminalnego. Nagle była beka. Bo tak, jak ja przyszedłem stary na komisariat ze szkoły, to mnie wzięli na rozmowę. Wiem, panie Bagiet, że to będzie rzucenie na głęboką wodę, ale no tutaj to jest dla pana szansa. Ja sobie jak usłyszałem kryminalne na początku, mówię, ja pierdolę. Sebastian Wątroba, kurwa, z W11, delatał z blachą zawieszoną tutaj, kurwa, tam podstawowej na centrum. Będę gonił dealerów, kurwa, tak, cyganów i innych. Dokładnie. Ale zajebiście, kurwa, nie? No, to pójdzie tam pan do dochodzeniówki, zajebiście, bo tutaj pan, ze względu na wykształcenie, mówię, no spokoj, wyszedłem z taką wielką głową, no. Mówię, ale zajebiście. I potem poszedłem na adaptację zawodową, czyli taki okres, że tam musisz przerobić na oddziałach prewencji po prostu po szkole. Już jesteś policjantem, no. Jakby w pełni. Chodzisz po ulicy wtedy jeszcze, nie? No. Tak, i na mecze jeździsz na takie. Dokładnie tak, to znam tę historię. No, dokładnie. No i poszedłem na to OPP i wtedy mi chłopaki powiadali,
Mówię, młody, przecież cię pod chuja biorą, no co ty? Że jakby staremu jakiemuś zaproponowali, żeby do dochodzenia szedł, to by mi się w głowie popukał i kazał wypierdalać. To ciebie wzięli, nie? No. Ja tak się nasłuchałem. Przyszedłem, pamiętam to, bo moje urodziny chyba jakoś były, jak ja wróciłem z tego OPP. Tak mówię, kurwa, tam nie chcę iść, nie? A jeszcze naczelnik mi wtedy mówił tak, słuchaj, Bagiet, jak nie będziesz chciał iść, to ja ci pozwolę tak asertywnie odmówić, ale w grzeczny sposób, komendantowi, także przemyśl to. Przedem mówię, no dobra, naczelniku, ja przemyślałem, to ja nie chcę iść. Kurwa, za późno. Nie? Kwitę, jedną mi kwitę mówi, nie, no słuchaj, no jest rozkaz, no ja to jest służba. No. To jest służba, słuchaj, to jest służba, podpisz. Ja nie wiedziałem, wiesz, no ja jeszcze nie byłem nauczony piskowania, takiego cwaniactwa, dopiero potem, a w dochodzeniu jeszcze się tego nauczyłem. No. A mówię, no chuj, no to muszę podpisać. A to najlepsze było też, że nie był żaden rozkaz, tylko to był wniosek personalny. Że ty się... Że wnioski. Ja się jakby wnioskuję o to, żeby tam pójść. No i dupa, przyszedł potem, w lutym 2017 już poszedłem tam do dochodzeniówki. Ja pierdolę, najgorszy okres po prostu mojego życia. Bo ty tam w papierach, nie? Cały czas papiery, za biurkiem 95% za biurkiem. Jakieś przesłuchanie, klepanie w papiery, kopiuj wklejki, składanie akt. No tam nie było takiej pracy wykrywczej za dużo. Jedyna fajna sprawa to dyżury zdarzeniowe, gdzieś tam jak jechałeś na jakieś oględziny z technikiem pozabezpieczać ślady, to było fajne. Ale tak to cały czas za biurkiem, nie? A to nie było możliwości, żeby tam chwilę jeszcze dłużej posiedzieć i iść gdzieś wyżej w tej dochodzeniówce i rzeczywiście być taką dochodzeniówką, jak to właśnie Sebastian Wątroba? Co? Ty nie, Sebastian Wątroba to po pierwsze był policjantem operacyjnym. No okej, okay, no. Co innego, ale może za jakieś parę lat by była taka opcja, jakbym tam, wiesz. Tylko, że to by... Ja stary, umówmy, ja tutaj się przyznaję z ręką na piersi, no. Że ja miałem wyjebane w dochodzeniu na tą robotę, nigdy mi się to nie podobało, nie chciało mi się tam pracować, mówiłem to od samego początku, że mi się nie podoba, nie będę tutaj na przykład siedzieć na wirtualnych nadgodzinach jak inni, bo to stary było tak, że ludzie tam na wolnym przychodzili w ogóle, żeby sobie sprawy pozałatwiać, bo to był jedyny moment, kiedy nikt od nich niczego nie chciał. Mogę sobie usiąść tam, pogrzebać przy tych sprawach. A tak to wiesz, masz niby wpisaną służbę, nie jakiś dyżur, tylko zwykłą służbę, że robisz przy swoich sprawach, a przysłuchaj mi gościa, bo ja się nie wyrobię, a coś tam, a zatrzymanego mają, to postaw mu zarzuty. I ty, stary, niby masz swoje rzeczy do porobienia, masz świadków powzywanych, oni, kurwa, czekają, denerwują się na ciebie, nie masz kiedy tego zrobić, no to ci ludzie przychodzili na wolne. No ale, stary, no wiesz co, jak jesteś wezwany na świadka i czekasz i się wkurwiasz, no to co was to interesuje? Ja byłem już parę razy jako świadek. Tak, tylko... Wam to koło chuja lata. No w sensie niby, tam... niby tak, no. Pierwsze nie nam, nie wam. No, przepraszam, no, im. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to jest tak, że jak ten świadek sobie w końcu pójdzie, to ty go dalej musisz przesłuchać. No ja wiem. I to jest kolejna sprawa, musisz go znowu wezwać, a tobie to, stary, leży. Tylko ci ludzie przychodzą na wolny. Ja miałem takie, chyba ich pojebało, że będę na wolnym przychodzić, a to nie jest tak, że oni sobie odbierali potem ten dzień jakoś. Albo na przykład zostawali po godzinach, nikt wam tego nie wpisywał, bo jak jesteś w patrolu, to jesteś wpisany w SWD jako patrol, jako patrol interwencyjny, w SWD system wspomagania dowodzenia, żeby wszyscy wiedzieli. To, co tam ma dyżurny, te wszystkie interwencje pozaznaczane i sobie wysyła patrole. I ciężko jest przyciąć w chuj, zabrać cię nad godziny, jak jesteś wpisany, wisisz na interwencji i zwalnia cię dyżurny ze służby, jak wychodzisz z komisariatu, nie? Bo to się rejestruje wszystko i muszę przyznać, że w patroli nikt mnie nigdy na nadgodziny nie wyrkał. Słowo honoru, jeżeli o to chodzi, było bardzo pilnowane. Ja też miałem zajebistego kierownika w patrolu. Ale w dochodzeniówce zapomnij, stary, więc bardzo mi się to nie podobało i ja od razu chciałem wracać. Bo też mi mówił, bo przecież się mówi, że jak mi się nie będzie podobało, to mogę wrócić. Tak. W maju poszedłem pierwszy raz, że chcę wrócić. Przypominam, że pracowałem niecałe 3 miesiące. No. A w ogóle to było takie, w ogóle ty pierdolisz tam, ile ty robisz do pustu. Zobaczysz, porób jeszcze chwilę, spodoba ci się. Gówno prawda. Potem byłem w lipcu. W lipcu to było, że że zaraz mam urlop, to po urlopie pogadamy. Jakoś faktycznie, bo to było w lipcu, sierpień jeszcze przerobiłem i chyba na koniec sierpnia, na początek września wyjeżdżałem na urlop. I na tym urlopie się tak nastawiłem źle, bo to było tak. Byłem w Chorwacji z moją dziewczyną ówczesną. Leżymy sobie na plaży, słoneczko, stary, zajebiście. I stary, na 2 tygodnie pojechaliśmy. Od połowy już mam w głowie tak. Tego nie wysłałem, tutaj miałem zadzwonić, a tutaj mi termin mija, a tamto, a sram to, a czy ktoś mi porobił przy tych sprawach, co zostawiłem karteczkę, żeby mi przy nich porobili i stary, od połowy urlopu już się nakręcasz. Jeszcze tak w kurwie mówi, nie, no to ja się w ogóle, stary, nie czuję jak policjant, ja chcę sobie po ulicy pojeździć po interwencjach, pierdolę, to jak mnie nie przeniosą, to się zwalniam, nie? Czyli to było pierwsze, zwalniam się. Tak, poszedłem. Szybko. Tak, poszedłem. tak się źle nastawiłem.
No i powiedziałem wtedy komendantowi, że ja chcę wrócić, a też jakiś tam, a słuchaj, pogadamy tam na listopad, bo teraz się kwartał kończy, trzeba tam kończyć sprawy. I mówię, ale komendancie, ja mówię otwarcie, że jak ja się nie przyniosę, to ja się zwalniam, bo mi się nie podoba ta praca i jeszcze jestem młody chłopak i tyle. Ja chcę do patrolu wrócić, zresztą tak było powiedziane, że jak będę chciał, to wrócić. No wiesz, ale sytuacja kadrowa, coś tam. Słuchaj, zrobimy tak. Przyjdź do mnie w listopadzie, ale mówię serio, przyjdź do mnie w listopadzie i wtedy pogadamy. Odwaliłem tam faktycznie jeszcze to półtora miesiąca, poszedłem do niego w listopadzie i powiedział, że do końca roku, żebym się rozliczył z tego wszystkiego i że się już w przyszłym roku, już na początku mnie przeniesie. Tak było, do końca roku jeszcze przerobiłem, potem w styczniu poszedłem na rozmowę, to mi powiedział, że mi daje teraz styczeń i połowę lutego, żebym się rozliczył z tych spraw, które mam. I że mi nie będą dawali tam dyżurów zdarzeniowych i tak dalej. Chuja prawda, dali mi 15 w miesiącu na 21 służb. No. Więc się nie rozliczyłem z tych kwitów. No, no ale w lutym było tak, chyba że oni podpisali kwita, że się w sumie rozliczyłem, bo chcieli mieć na czysto fafiera. Ale przyjdziesz i będziesz się rozliczać, jak już będziesz w patrolu. Tak. Ja mówię, oczywiście, kurwa, pewnie, że tak, nie? No i co? Podpisałem się, mówię, taki chuj. Jak już, się jak już mi podpisali to wszystko, bo mówię, ej, no sorry, jak wy się nie zachowujecie wobec mnie fair, no obiecywaliście mi tyle, z niczego się nie wywiązaliście, i ja teraz mam być uczciwy wobec was? No i tak sobie chodziłem, aż mi komendant to wszystko musiał zarchiwizować sam. I jeszcze pamiętam do mnie z takim tekstem, że no, ale wiesz, bo to się, no, że się zachowujesz nie fair, bo tu była dżentelmeńska. Mówię, no, była. Była, że jak będę mógł, to się będę mógł zwolnić, albo że mnie tam nie weźmiecie, jak nie będę chciał. A w ogóle to tyle razy mi już odwlekaliście te wszystkie rozmowy, że była dżentelmeńska umowa między panem komendantem i mną i pan komendant 3 razy się z niej nie wywiązał. Więc ja teraz też się nie czuję zobowiązany. No i tyle. Ale ostatecznie tam się jakoś przeprosiliśmy potem. Tak, jeszcze wracając do szkoły policyjnej, bo ty jesteś taką osobą, która, wiesz, trenuje, tak, mięśnie rozwija i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja jak czasem patrzę na te filmiki, to nie mówię, bo też słyszałem o tym, że wiesz, że no, ciężko jest zatrzymać naćpanego typa, no, okej, okay, bo on ma kupę siły, ale jak widzę na przykład ostatnio jakiś film, kim się rzucił, chyba z Wrocławia, jak dwóch panów podeszło do gościa, którego mieli tam wylegitymować czy zatrzymać, a on po prostu długa im spierdolił, oni nawet nie mieli szans go dogonić i nie wyglądali na jakichś tam mega wysportowanych ludzi. Nie wkurwiało cię to, jak widziałeś, jakich ludzi do tej policji przyjmują i że to rzeczywiście są ludzie, którzy się nie nadają i z tego mogą być problemy? No bo z tego mogą być problemy. No jak, mogą cię wyślą, być. Jak cię wyślą z jakimś, brzydko mówiąc, mam nadzieję, że ja nie będę mieć problemów, wiesz, przez to, co mówię, no, ale z jakimś kurwa lebiegą, nie? Który fizycznie odstaje, albo jest za gruby, albo jest za chudy po prostu i dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem, wyskoczy ktoś do was z nożem, musicie we dwójkę działać i tak dalej, no to ty jesteś tak naprawdę sam bez wsparcia, bo on obsra zbroję albo po prostu sobie nie poradzi. Nie wkurwiało cię, że zatrudniają takich ludzi do policji? No tak, no ale to jest, wiesz, to jest, ja jakby nie mam pretensji do tych ludzi, bo to nie oni są tego winni, bo pewnie chcieli mieć jakąś stałą pracę i sobie poszli, im się udało dostać. To jest problem doboru i faktycznie, znaczy też, żeby była jasność, ja nie byłem jakiś super wysportowany na szkole policji, ja zacząłem przed szkołą policji, to tam parę razy poszedłem na, zrobiłem sobie taki improwizowany tor. Tam za wiele nic, no oprócz sportu walki, bo to akurat długo trenowałem jeszcze w gimnazjum. No więc coś, jakieś zaplecze tam miałeś, nie? W podstawówce, ale tak siłowo i kondycyjnie, to ja tam za bardzo nie cisnąłem. Dopiero właśnie na szkole policji mnie taki bakcyl, powiedzmy, mnie złapał. A tak naprawdę zacząłem ćwiczyć siłowo w 2017 roku w tym, jakoś na początku i też zacząłem wtedy biegać i od tamtego już tak się ten sport zamęczył mnie praktycznie codziennie. Ale no tak, no wiesz, no to jest kwestia wymagań. To jest po pierwsze kwestia według mnie zjebanego systemu doboru, bo stary, zobacz jak wygląda tors. Nie mam pojęcia właśnie jak wygląda. Jest przekombinowany i według mnie nie sprawdza tego, co powinien sprawdzać, bo to jest tak, że tam masz chyba 8 w sumie konkurencji, musisz to jakby ciągiem wszystko przebiec i tam masz jakieś, że musisz wstać z materaca leżąc na brzuchu, przewrót w przód, przewrót w tył, przewrót w przód, gdzie ja na przykład znam zajebiście wysportowanych kolegów moich, którzy mają mega mobilność, biegają test Coopera z jakimiś naprawdę dobrymi wynikami, oprócz tego miałem taką dużą wytrzymałość mięśniową, czy tam w ogóle, no po prostu dobrze wytrenowani, no, nawet siłowo. I na przykład nie potrafią zrobić przewrotu w tył. No i to już jest dla nich chuj. Dla mnie, wiesz, to jest taka umiejętność,
która w ogóle nie jest wymierna. Potem masz jakieś przenoszenie manekina 5 metrów w jedną, w drugą stronę, takiego 28-kilowego, bieg przez płotki, rzut piłką, brzuszki jakieś, potem skok przez skrzynię i bieg wahadłowy taki. Wiesz, po co? No, pompki, tak jak w wojsku, no, pompki, brzuszki, podciągnięcia i test Coopera. Dla mnie to by było coś wymiernego, nie? No wiesz, no weź typa takiego z ulicy, który i każ mu się 5 razy podciągnąć. No to mało ludzi mało tak zrobić. No dokładnie, tak, nie? No. A ja uważam jednak, że policjant powinien być... Oczywiście. Powinien być generalnie bardziej... Przeciętny policjant powinien być bardziej sportowany od przeciętnego obywatela tak. na ulicy. Na tym to polega. Tak. Ja nie mówię, bo na szkole ten nacisk jest duży, tylko że to jest 7 miesięcy. Mhm. No a potem nikt się tego naprawdę nie sprawdza, bo są jakieś tam te testy roczne, tylko że to jest właśnie beka taka, że jak masz zwolnienie od lekarza, no nie musi na to iść. A to nie jest tak, że tam, dobra, ma pan zwolnienie, jak pan wyzdrowieje, to zaświadczenie o zakończeniu leczenia i panu zrobimy test. No? Nie, to za rok niech pan przyjdzie. I tak są ludzie, którzy potrafią na przykład 10 lat nie mieć na tych testach. Stary, myśmy mieli kiedyś... Żartujesz sobie, że po prostu wystarczy rzucić kwita od lekarza, tak. Że akurat, nie wiem, masz katar, źle się czujesz, L4 na tydzień czy coś w tym stylu. No zwolnienie od lekarza na egzamin i chuj, i nie musisz tego robić. Stary, przecież ja znam dzielnicowych głównie i kryminalnych. Tam akurat chłopaki z patrolu to są te osoby, które się sportem interesują. Są młode chłopaki i dziewczyny i tam wiesz, jakoś... Znaczy, no wiesz co, no, wydaje mi się, że jak jesteś w kryminalnej i już łapiesz takich, no nie byle chujów, no to warto by było, nie? O siebie w jakiś sposób dbać, przynajmniej fizycznie. No ale to jest praca nie na komisie, nie na komisariacie, no tak. Bo to już no jest tak. Level wyżej, ale generalnie tak. Tylko, że ta charakterystyka służby kryminalnej jest trochę inna niż w patrolu. Jednak w przeciętnym patrolu jest ma większe szanse na pościg pieszy, na jakąś szarpankę, czy na coś, czy nawet potencjalnie na użycie broni palnej. Więc tak, no wiesz co, wydaje mi się, że był taki bardzo dobry okres w policji, powiedzmy 2016 do 2021, gdzie faktycznie ja widziałem coś takiego, że był taki duch w tych ludziach, co przychodzili, że właśnie byli zajarani tym i strzelectwem, sportem, sprzętem. A jakoś tak teraz, kurwa, widzę taki spadek. Nie wiem, z czego to wynika. Na pewno rzadziej trafiam na tych takich zajaranych policjantów niż kiedyś, nie? Że wiesz, kiedyś na przykład jak jest ich coraz mniej, jeżeli coraz mniej ich przychodzi do policji, coraz więcej odchodzi tak naprawdę, no to coś musi być nie halo, nie? No tak, tylko mi się wydaje, że też firma nie potrafi zmotywować tych ludzi. A jeszcze tak ad vocem do tego, do tych testów, no to stary, wiesz, no ja znam dzielnicowych, którzy nie byli 10 lat na testach, czy 5 lat na testach, nie? I to jest za każdym razem zwolnienie od lekarza i... No a co, no dzielnicowy chyba nie ma jakiejś potrzeby specjalnej, żeby być super wysportowany, bo on chodzi po domach i... No chodzi po domach, ale na przykład sam wchodzi na patologię, nie ma drugiej osoby wiesz, no, w patrolu. No to wszyscy tylko znają to, bo mają w dupie raczej, nie? Wiesz, no ja znam dzielnicę, tylko że akurat to jest dzik, ten dzielnicowy, którego ja znam, to tam się dobrze dla tego chłopa nie skończy. Dla niego też nie, bo miał palec wybity i 3 miesiące na L4 potem. Potem siedział. No ale wiesz, no chciał mandat chłopu wystawić, jest sam w patrolu, no i się skończyło tak, że akurat trafił na byłego zapaśnika i się z nim tarzał 15 minut na ziemi, bo ani jeden, ani drugi nie odpuścili. No ale w końcu się... No to już jest czynna napaść na policjanta przecież. No tak, no to się tak skończyło. Znaczy to naruszenie nietykalności tam, czynna napaść musi być z użyciem niebezpiecznego narzędzia albo wspólnie w porozumieniu z kimś. Czyli dopiero jak kamieniem w kogoś rzucisz, rzucisz, to wtedy jest, no? Jak kogoś, nie wiem, jak po prostu uderzysz policjanta albo go odepniesz, to wtedy jest naruszenie nietykalności. Z użyciem niebezpiecznego narzędzia to jest czynna napaść. Inne kary są po prostu za to, ale to jest i tak ścigane z urzędu. No, a jeżeli chodzi o zachęcenie policjantów, no to stary, wiesz, pójdziesz do Amazona na przykład, na taśmę czy na sortownię, whatever, no to dostajesz choćby nawet głupiego multisporta, czy jakieś inne, nie wiem, medicover sport. W policji nie masz ani żadnych multisportów, ani medicoverów, no to jak tych policjantów chcesz zachęcić? Dobra, możesz się zapisać do związków i to było... No ale macie siłownię na komisariatach czasem. No u nas nie było, zaraz przejdę do siłowni. No. To był jedyny czynnik, który mnie skłonił do tego, żeby się zapisać ostatecznie do związków na ten ostatni rok mojej służby. I to nie do NSZZP, tylko do Solidarności. Bo tam chyba 21 zł kosztowała ta składka, czy 22, i miałeś właśnie medicover sport. Także dla mnie to było zajebiste, bo ja na to mogłem wejść na moją całodobową siłkę. Mogłem iść 10 razy w miesiącu na basen. Na tenisa mogłem iść, wiesz, na te wszystkie takie, powiedzmy, jakieś obiekty mogłem sobie pójść i pospędzać czas, czy po prostu iść zrobić trening.
Więc dla mnie to było spoko. No ale wiesz, no pracodawca ci tego nie gwarantuje, sam musisz o to zadbać. Na komisariatach w większości nie ma siłowni. Siłownia była na oddziałach prewencji policji. I jak napisałeś raport, ja ten raport miałem napisany, to była proforma w sumie. Pisałeś raport do dowódcy oddziałów i on ci wydawał zgodę, że możesz tam przychodzić, pomimo tego, że nie pracujesz. I to było w porządku, mi się tam czasami zdarzało iść, tylko że wiesz, to jest tak, jak jesteś policjantem, to pracujesz w cały świat. Popołudniówka, nocka i tak dalej. No tak. Więc dla mnie jedynym rozwiązaniem sensownym, żeby nie opuszczać treningów i nie iść na kompromisy jakieś szczególne, no to była siłka całodobowa. No tam była siłka otwarta powiedzmy w takich normalnych godzinach, nawet trochę krócej, tam powiedzmy nie wiem, od 10 do 20. W soboty jeszcze krócej, w niedzielę zamknięta. Tylko że na przykład tak, jedziesz, ja nie mam tego, ja nie miałem aż takiego problemu, bo ja mieszkam w Katowicach, no to jechać tam, wiesz, do centrum, nie był taki problem. Ale załóżmy, ktoś mieszka, nie wiem, w Będzinie. Ja już tam nie mieszkam. Albo w Sosnowcu. No i się zbierasz, mówisz, kurwa, dobra, idę se na siłkę, nie? No i przyjeżdżasz i na przykład ktoś ci mówi, słuchaj stary, no widzisz, jesteśmy ze PKP, przyszliśmy z chłopakami, mam dzień szkoleniowy, no ty na siłownię. No bieżnia jest jedna wolna, chcesz to sobie pobiegać, kurwa, nie? No i co? No nie wypierdolisz tam, no bo oni są w pracy, no to oni mają pierwszeństwo przed tą. Albo przychodzisz i, nie wiem, na przykład pluton drugiej pierwszej kompanii oddziałów prewencji mówi, ty stary, mam dzień szkolny, zobacz, wszystko jest zajebane, nie? No możesz czekać, nie wiem, godzinę poczekasz na swoją serię, no to jest, więc to było irytujące, więc no nie ma takiej motywacji, ani też pracodawca ci nie daje po prostu możliwości, wiesz, jakiegoś rozwoju sportowego. Wspomniałeś też o patologiach w międzyczasie. Jakie największe patologie ty zaobserwowałeś? Bo to, że trzeba mieć swoje czajniki czasem i ogólnie kupa sprzętu jest na komisariatach prywatna, to mnie to jakś kurwa nie dziwi. Jak ja byłem na paru komisariatach w różnych sytuacjach, no to mnie to nie dziwi, że policjant musi mieć swoje rzeczy, bo to jest wstyd na niektóre komisariaty wchodzić. Już wystarczy, że wejdziesz na dyżurkę często, i już zalatuje po prostu, to już nawet nie zalatuje 90 latami, tylko jeszcze wcześniejszymi. Niektóre się zatrzymały w latach 80 tak naprawdę. Więc sprzęt pomijam. Natomiast takie... Wiesz, gdzie jest taki vibe? No. Niedaleko na Wilki i Wigury jest taki vibe. Tak? Jak wchodzisz na jedynkę. Na jedynkę do na jedynkę do Katowic, jak wchodzisz. No. A szczególnie jak już wejdziesz, w ogóle wejdziesz do tą część. To jest taki komisariat jak ten, jak 13 posterunek to w ogóle, tak. Nie? No. Jak tam wejdziesz do tej części, powiedzmy, dla policjantów, kurwa, tam jest taka klatka schodowa, taka rozległa, stara, oldschoolowa, kurwa, i te szafy takie metalowe, stare. No. Tam jest taki vibe milicyjny, tam się fajnie zawsze... Kiedyś, stary, na nich czekałem, kiedyś czekałem na nich półtorej godziny. Mam sąsiada, nie drzwi obok, tylko jeszcze dalej, który, wiesz, no wali, nie? Do ryja. Jego żona też oczywiście wali do ryja, ale kiedyś jeszcze tego nie wiedziałem na początku i wiesz, niedziela, moja żona gotuje rosół i tak dalej. I ktoś mi puka do drzwi, nie? Ja otwieram, a to ta baba zapłakana, że niech pan dzwoni na policję, bo on mnie pierze, nie? No to ja mówię, no kurwa, dobra, zadzwonię, nie? Zadzwoniłem, ten tam wyszedł na ten korytarz, odgrażał mi się inne takie rzeczy, ale to wiesz, taki szczur mały, nie? To i zadzwoniłem. To było, nie wiem, koło 11, stare półtorej godziny czekałem. A kiedy to było? 3 lata temu. Ale w jaki dzień? W niedzielę. O, no to dlatego. Półtorej godziny czekałem i zamiast siedzieć i oglądać jakąś kurwa telewizję, jakiegoś Netflixa, to stałem z tą babą, pilnowałem, żeby on jej nie wpierdolił i czekałem na tych policjantów. Oni przyszli, spisali i chuj. I oni mogą sobie razem iść dalej do mieszkania i się tłuc, nie? Teraz jest trochę inaczej to prawnie rozwiązane, no. Bo teraz możesz w ogóle wypierdolić taką osobę z mieszkania. Tak, o, po prostu? Tak. Bez niebieskiej karty? Jako policja. Nie, no, niebieską kartę powinieneś założyć, ale mi chodzi o to, że policjant może podjąć taką decyzję, że po prostu robi taki nakaz opuszczenia mieszkania. Potem sąd może sobie to przedłużyć i sąd jakby potwierdza tą całą procedurę, czy tam prokuratora. Nie wiem, bo ja jak się zwalniałem, to wchodziło, więc ja za bardzo nie jestem biegły w tej procedurze. Ale generalnie teraz jest to trochę zmienione, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o Żwirki i Wigury, to ja się też chciałem pozdrowić, bo akurat nie, bo patrolowcy ze Żwirki i Wigury zawsze konkretne chłopaki byli, ja akurat z nimi lubiłem pracować. Ale no, niestety tak jest, stary, no i będzie coraz gorzej, bo jak będzie coraz mniej policjantów, bo też weźcie pod uwagę to, że jak porozmawialiśmy, jest etatowo powinno być 107 tysięcy policjantów, jest 95 mniej więcej. No, to jest 12 tysięcy braków. Tak.
A to nie są braki na górze. Wszystkie no. stołeczki od góry są kurwa pozajmowane. No, oczywiście. No. Tych policjantów brakuje na ulicy, więc są policjantów, są policjanci, których nie ma w ogniwach patrolowo-interwencyjnych, w Wydziale Ruchu Drogowego, w oddziałach prewencji policji. I to, że to się jeszcze jakoś trzyma, no to się trzyma siłą rozpędu jakiegoś, ale jak w końcu gdzieś tam jacyś zbóje czy inne osoby się zaczną orientować, że kurwa mogą sobie na trochę więcej pozwalać, to będzie coraz gorzej, żeby no ludzie tak, sobie zdawali tak, z tego tak sprawę. Tak może być, no bo jeżeli ja dzwonię i mówię wprost, że dzień dobry, ja tu taki stąd i mówię, jest tutaj pani, która prosi o pomoc, bo mój sąsiad, jej mąż ją pierze, a ja czekam półtorej godziny na to. Jakby ten chłop, nie wiem, okej, to taki pet był, nie? Tak naprawdę. Więc jakby zero zagrożenia ja przynajmniej czułem, no ale jakby on kurwa wyskoczył z nożem do niej w międzyczasie jeszcze, chciał się tam dźgać i tak dalej, no kurwa, raz, że co ja bym zrobił, dwa, szkoda tej baby, no bo jakby wiesz, a półtorej godziny, no to jest kupa kurwa no, czasu w takich sytuacjach. Czasem. No i jak tu wiesz, jak tu ufać, że policja nas tak naprawdę chroni? Chuja ale chroni. Stary, wiesz o tym, jak na przykład masz taką sytuację a propos właśnie czekania na policję. Jak ma ci przyjechać policjant, jak trzy tygodnie temu rozmawiałem z takim moim kolegą właśnie ze związków zawodowych. No. W Katowicach, w 300-tysięcznym mieście, w centrum największej aglomeracji w Polsce, na rano były dwa patrole interwencyjne. Dwa. Okej. Okay. No to stary, i wiesz, no, a robotę trzeba pierdolić, potem ci wisi tych interwencji tyle, no i sobie jedziesz po kolei, te, które pospadały, nie? Jedziesz. I to jest odhaczane w kolejności, czy jednak no jest nie, no nie, no jakiś jest, system pod tytułem, że kurwa tam jest niebezpiecznie, nie, nie, a tutaj nie, ktoś przeszedł, wiesz? Nie, no wiadomo, więc podejrzewam, że ty jak czekałeś półtorej godziny, to jak ktoś zadzwonił o nieprawidłowo zaparkowany pojazd, to czekało się. No ale to jest, stary, to jest patologia dla mnie, nie? To jest patologia, ale wracając do patologii, bo podejrzewam, że najwięcej tej patologii właśnie idzie od góry. Co ci najbardziej wkurwiało? Bo to, że to, co już mówiłeś wcześniej, że wiesz, że tu kazali wam teoretycznie wypisywać te mandaty i tak dalej, jakiś tam prywatny sprzęt, ale co najbardziej tam w środku wkurwia? Najbardziej, no to chyba podejście do ludzi, taki brak szacunku dla pracownika po prostu. No i też to robienie pod statystykę, bo to ci na tyle obniża morale dla mnie, że ty nie czujesz, że robisz coś wymiernie dobrego na przykład i robisz tą policyjną robotę i twoim zadaniem jest to, żeby po prostu złapać zbója, czy tam kogoś rozliczyć za jakiś popełniony czyn, tylko ty robisz to nie po to właśnie, żeby ludzie się czuli bezpiecznie, żeby było bezpiecznie na ulicy, tylko robisz to po to, żeby kurwa taki jakiś typek z gwiazdkami na pagonie se drugiemu pokazał, że on jest lepszy i sobie coś udowodnił przed tamtym i ty zapierdasz na jego awans i na jego premię, a nie na to, żeby było bezpiecznie, bo z tego cię nikt nie rozlicza. I wiesz, jak powiesz potem na przykład, jak ktoś cię opierdala na odprawie, że tam a ten miał tyle mandatów, a ten miał tyle i czemu wy zawsze macie mniej od tamtych, no wiesz, no ale to masz takie, no bo kurwa, może na tyle dobrze prewencji nie działamy, że nikt nic nie zrobił i może kurwa się trzeba z tego cieszyć, a nie napierdalać tylko cały czas, wiesz, kogoś, że ma mało mandatu, to się trzeba cieszyć, że było mało mandatu, bo widocznie nie było sytuacji, żeby musiałem ten mandat wystawić, tak? Nikt tego nie bierze pod uwagę. Jeszcze, wiesz, gadają ci, no, na mnie to już, jakby policjantom, jak tam przerobisz trochę na ulicy, to już potem ci takiego kitu nie wciskają, bo wiedzą o tym, że ty doskonale tym wiesz. Ale stary, jakbyś słyszał, jak oni makaron na uszy tym młodym nawijają. W sensie? No, że wiesz, że to, no bo jak my to mamy wymiernie sprawdzić, że tutaj to dla bezpieczeństwa obywateli tak trzeba robić i tak dalej. No, wiesz, takie pierdolenie, jak to, wiesz, jak to młodego się bierze, żeby go gdzieś tam zindoktrynować. Więc myślę, że to jest na pewno jakaś duża, duża składowa ta cała statystyka i robienie nie pod bezpieczeństwo ludzi i pod jakieś tam ustawowe obowiązki, tylko pod statystykę i pod przełożonych. Jeżeli chodzi o to podejście, no to takie, my się bardzo dobrze trzymaliśmy u nas w Plutonie, w ogniwie patrolowej interwencji. Nasz kierownik też był zajebisty gość. Ale ty widziałeś, że taka właśnie pani komendant, czy tam ktoś wyżej, to macie w dupie, tam jesteś jakoś, wiesz, jedynką w Excelu i jak nie ty, to przyjdzie inny, no. Tak sobie myślą. No. Może kiedyś tak było. No i tyle. No wiesz, no stary, tak jak ja o tym w książce mówiłem, jak... No kurwa, już nie są... Ludzie to mi czasami nie chcieli uwierzyć w to, jak mówiłem. Stary, mamy u nas na trzecim komisariacie, czyli na Ligocie było tak, że chodziłeś na komis, skręcić w prawo, w lewo i szedłeś w dół i tam była nasza szatnia, tam był magazyn dowodów rzeczowych też, jakieś tam takie pomieszczenia gospodarcze. No i
Po pierwsze, często wybijał szambo. Znaczy, kanalizacja, chuj z tym. Zdarza się, jak coś jest, wiadomo, niżej, jest złe. No. Tym bardziej, że to nie był najnowszy budynek. Choć bardzo dobrze wyremontowany. Akurat u nas naprawdę bardzo estetycznie na komisariacie było. Bo tam dużo obcokrajowców na ligocie. Tak, no a też dlatego właśnie dochodzę w kimś. Okej, dobra. Luzik. Zresztą w miarę to szybko ogarniali, jak coś tak działo. Mhm. Ale znaleźli trupa kiedyś w takim rowie melioracyjnym. No i porozsyłali jakieś tam zdjęcia na Lotusa, na pocztę Lotus, żeby zobaczyć tam policję, bo to NN zwłoki były, nie było dokumentów przy nich. Aż takie rozłożone trochę, no bo leżały, wiesz, w tym rowie tam, kurwa, pogniło wszystko. Ciuchy też takie, wiesz, przegnite już od tego trupa rozkładającego się. No i wiesz, dostajesz napuchnięte takie zwłoki, no kurwa, no, kto to rozpozna, nie? Nikt nie rozpoznał. No to dobra, no ale potem gdzieś tam w toku czynności chyba wyszło, że tam jakieś z przestępstwa te zwłoki mogą pochodzić z jakiegoś zabójstwa czy coś. A trzeba zabezpieczyć, nie? Trup na sekcję, ciuchy jako dowód. No tylko, że ciuchy, kurwa, leżą, chłopie, z rozkładającym się mięsem w jakiejś rowie zatęchłym, nie? No to trzeba wysuszyć. No to co pani... No i nie ma gdzie wysuszyć. No a to wojewódzka prowadziła, nie? No ale no gdzie oni tam będą jakieś smrody w wojewódzkiej wciągać, to trzeba to gdzieś wysuszyć jakiś chujów na komisariacie, nie? Żeby tam pan komendant nie mógł, wojewódzki czy miejski, nie czuł takiego niedobrego zapachu. No to do tych cieci z patrolu. I stary, mamy naszą szatnię. No. Tutaj było wejście. I tutaj jeden pokój, drugi, i tutaj stary sobie rozwiesili taką wiledę do suszenia i pierdolnęli tam te ciły z tego trupa rozkładającego się kaloryfer i ja żeby pierdolę. Się suszyło i stary wchodziłeś, to już jebało na dyżurce. Ludzie się pytali, co to za zapach był, nie? No powie pani, co tak śmierdzi trup, kurwa, dwutygodniowy, który się rozkłada w rowie. Kawę się pani napije, nie? No stary, po prostu jebało ci wszystko po tym. Wszystko ci jebało, włosy ci, jak jeszcze miałem, śmierdzi, no wtedy już nie miałem, ale generalnie chłopaki, co mieli, to mówili, że śmierdziały. No wszystko ci jebało. Pojechałem kiedyś do mamy, to mi się spytało, co tak śmierdzi. Ja mówię, no tak trup śmierdzi dwutygodniowy, rozkładający się, bo mamy, kurwa, koło szatni ciuchy z rozkładającego się trupa, więc tak cię szanują na przykład w policji. To jest patologia. No to jest patologia. I stary, z 2 tygodnie były tam te ciuchy. No. Chodzenie jakieś, w końcu jeden kumpel poszedł na L4, potem jeszcze jeden policjant poszedł na L4, powiedział, że to pierdoli. Mm. Lekarka powiedziała, że w ogóle, kurwa, do sanepidu niech to zgłaszają, bo tam mogą być zarodniki grzybów na przykład. No jasne, że tak, nie? No i w końcu tam pani czy komendant, czy jakiś inny przełożony osrała zbroję. No i wypierdoli to stamtąd, jak zobaczyła, że ludzie po prostu powiedzą, że nie przyjdą do pracy i chuj. Stary, przynieśli, to już nie pamiętam, na którą jednostkę, ale przynieśli to do jakiegoś garażu czy coś. Stary, a ten garaż, jakby ten teren tej jednostki policji, gdzie to suszyli, to graniczył z przedszkolem i to było akurat przy tym. Ja pierdolę. Przy oknach tego przedszkola. Stary cyrk, no to jest 13 posterunek czasami. Jak... To nie jest gorzej niż 13 posterunek, bo 13 posterunek ja to były, śmieję, to wiesz, to były żarty z policji i tak dalej, nie? Ale to, takie historie, to po prostu się w głowie nie mieści, nie? No stary, to jak to by się ma chcieć tam pracować, nie? Masakra. A jakieś, no bo też ja mam też taką wizję i też takie historie słyszałem, że bardzo często policjantom na koniec, na emeryturę już wysiada głowa przez to, co widzą i tak dalej, i tak dalej. Wy macie w ogóle jakieś konkretne testy, znaczy wy, już nie wy, przepraszam. Nie no. Ale są jakieś konkretne testy psychologiczne w policji, które cię dopuszczają do tej pracy? Czy to jest po prostu... nie wiem, dobrze widzisz, masz dobrą reakcję i inne takie rzeczy i no nadajesz się. Nie, akurat jeżeli chodzi, tylko ja się przyjmowałem w czasach, gdzie na jedno miejsce to było ponad 20 osób, nie? Ale na multiselekcie, bo tak się nazywa ten test, jest bardzo długi, kurewsko męczący, wydaje mi się, że też celowo, żeby ci gdzieś tam przeciorać, z 3 godziny to w sumie trwa. Od matrycy Ravena na inteligencję przez jakieś pytania tak skonstruowane, że pytają ci o to samo parę razy, żeby sprawdzić, czy nie walisz w chuja, ale w inny sposób, nie? I to był największy błąd, który mogłeś zrobić, pokłamać na teście. Okej. Okay. Na przykład, nie wiem, czy bierzesz jakieś substancje jakieś psychoaktywne, a potem ci pytają w trochę w inny sposób, nie powiem, co odpowiedzie. No nie pamiętam już. Ale czy kiedyś brałeś, to pamiętasz na pewno, nie? No coś nie. Ja samą pamięć. Okej. No i... To wszystko przez tą policję, ta słaba tak, pamięć, nie? Tak, dokładnie. No.
No i potem jeszcze w ogóle jest rozmowa z psychologiem, dodatkowo po tych wszystkich, w ten sam dzień, nie? Około 70% kandydatów na tym odpadało. Wow. Nie wiem, jak jest teraz. Także te testy są naprawdę na wejściu są takie wymagające i tego się zawsze kandydaci najbardziej boją. Tego multiselektu. Ja miałem to szczęście, że się dostałem za pierwszym razem, ale znam zajebistych policjantów naprawdę, którzy się dostali za czwartym, za trzecim, tylko przez multiselekt. Czyli jest taka jednak selekcja, tak, jeżeli tak. chodzi o psychologię. Jeżeli chodzi o tak. W ogóle się tak szacuje mniej więcej, że około chyba, kurwa, teraz nie chcę pokłamać, ja to już kiedyś mówiłem, mogę przesadzić, ale około chyba od 1-3% ludzi nie powinno w ogóle się znaleźć w policji, jeżeli chodzi o profil psychologiczny, nie? No to sobie policzy. Ale to chodzi bardziej o to, że nie wiem, że są psychopatami, czy po prostu są zamiędzcy. Nie bo wiem. Na przykład, jeżeli ja bym miał mówić za siebie, to ja się do policji nie nadaję, bo ja obstawiam, że jakbym zobaczył pierwszego trupa, to ja bym go odchorowywał przez pół roku, na miejscu bym zemdlał, zeżygał się, nie wiem co jeszcze. W odwrotnej kolejności. Mam znajomych w policji w różnych, że tak powiem, miejscach i nieraz gdzieś tam, zresztą wiesz, jak latają zdjęcia z takich interwencji i tak dalej. Z Grzegorza Borysa niedawno jak dokładnie, znaleźli. Dokładnie, albo jak na przykład w Katowicach była jazda z tą dziewczyną, którą kierowca autobusu dokładnie przejechał, więc te zdjęcia po prostu latają i to nie jest nic dziwnego. To też, znaczy inaczej, to jest dziwne, bo to nie powinno tak latać według mnie, oczywiście. Natomiast mamy takie czasy, że żeby uchronić się przed tym, to jest niemożliwe po prostu, bo wystarczy jedno zdjęcie do jednego znajomego, potem leci dalej, tak nie? Więc ja bym to po prostu, ja bym nie wytrzymał. Ja pamiętam, jak mój kolega wrócił, zaczynał pracę i wrócił któregoś dnia, myśmy siedzieli akurat, pamiętam, w barze i przyszedł struty w chuj. Naprawdę. Jakby coś się wydarzyło, nie? I wiesz, wyciągaliśmy z niego, co się stało, co się stało, co się stało i pierwszy raz wtedy Wisielca zobaczył. Pierwszy jego trup, nie? Teraz... No nie, kurwa, no, zbrzydło mu, nie? W sensie, no kurwa, wiesz, no, trup jak trup, nie? No tak. Ale ja za każdym razem chyba bym no, nie dał rady, nie? Nie odkłada się w głowie coś takiego? Nie zostaje to w głowie na potem? To się zobaczy potem, bo to jak się odkłada, to bardzo głęboko, bo ja jakoś nie miałem nigdy takich opcji, że jakoś kurwa to przeżywa. Nawet ten pierwszy trup, to jakoś tak... No ale nie wiem, no jak na przykład opowiadałeś o tym, że nie wiem, potrącenie przez pociąg, no przecież to jest człowiek rozpierdolony na kawałki. No, ale to on jest taki odczłowieczony już. Że nie tak miałem. No. Nie jest chłop, który leży, nie oddycha i coś. No to może, no nie jest to coś przyjemnego do oglądania. No, no kurwa, stary. No leży przemielony chłop na torach, wątroba, noga, głowa. Ale tak, przynajmniej ja tak miałem, że nie mówię, że podchodziłem do tego bez szacunku. No. Ale tak ciężko jest do tego podejść jako do martwego człowieka. Bardziej mnie rusza. No ale stary, jak widzisz odciętą głowę, kurwa, to nie rusza? No mówię, no nie jest tak, że ja przychodzę do domu, potem to rozpamiętuję. Okej. Okay. Nie miałem tak nigdy. No. No wiadomo, że nie jest, jak miałbym wybrać tam jechać albo nie jechać, to wolę tam nie jechać, nie? No. Ale to nie jest tak, że jakoś, kurwa, tam stoję, mówię, ja pierdolę, ale przejebane. Tylko przełączę. Ja bym tam stał. Ja bym nie, tak, no. Kurwa, za każdym razem na interwencji bym tam stał. Ja bym tak stał, mówię, ja pierdolę, co ja widziałem, Boże, nie. Przełączasz się na tryb, że trzeba zrobić robotę i tyle, nie? A pamiętam, jak w ogóle miałem potrącenie przez pociąg, co opowiadałem o nim na TikToku nawet ostatnio, to potem pojechałem, w ten sam dzień wyjeżdżałem z kolegami na weekend do Turawy. Przy grillu na przypiwku siedziałem wieczorem. I opowiadałeś, jak widziałeś pewnie ten, no bo ja wiem, nie jak... pamiętam, czy to opowiadałem, ale chyba pewnie tak. Pewnie na 100%, nie? Na 100% no ja też takie historie słyszałem, jak to przykład... bardziej, że jeszcze jeden kumpel, z którym tam jechałem, też był policjantem, więc... No to już w ogóle, nie? Wiesz... Jak ja słyszałem jakąś historię, jak przyjechali do jakiegoś nieboszczyka, co go mebloślanka przytyrała i on już trochę leżał. I ta mebloślanka jak podnosili, to podnosili razem ze skórem. No przecież to jest dla mnie... To jest obrzydliwe. Ja bym po prostu nie mógł, nie przeżyłbym czegoś takiego, nie? Powiem ci, są że... gorsze rzeczy niż trupy w policji? Trupy dzieci chyba. Ale ja miałem, to też o tym mówiłem, to jest chyba największe szczęście w nieszczęściu, że ja nigdy nie widziałem martwego dziecka w swoim życiu. No. Nigdy w życiu nie byłem na żadnym zgonie dziecka. W tym sensie, że kiedyś powiadomiłem rodziców o śmierci dziecka. Jezus, to jest... No to nie jest najfajniejsza część pracy, to prawda. No chyba kurwa top 3 najgorszych części tej pracy. W sensie powiadamiania niebliskich o śmierci. Chociaż powiem ci, znaczy dziecka w sensie takim, że biologicznego dziecka. Nie, no tak. Nie mówisz dziecka, że małego człowieka. Choć też mi się chyba zdarzyło w szpitalu dzieci, bo ja miałem szpital dziecięcy na rejonie. No tak. Na Ligocie, nie? Tak, tak. Zdarzyło mi się też powiadamiać, to pamiętam, była dziewczynka potrącona na hulajnodze, jak jechała.
Nie powiadamiać. Rozmawiałem z matką chwilę po tym, jak się dowiedziała, że nie żyje. Tak, Okej. Okay. bo okłamałbym was. Ale byłem kiedyś powiadomić ojca o śmierci syna. Nie pamiętam, w którym szpitalu on umarł. Ale ten ojciec miał 70 lat, ten syn był alkoholikiem. Okej, okay, no. I wiesz, to już było takie przepracowane przez niego, on po prostu przygotowany czekał. Był tak, na on to. czekał, Okay. aż ktoś przyjdzie i mu powie, że ten syn nie żyje. Tak, to było takie, no spodziewałem się, nie, napiją się panowie czegoś, dowód jakiś dać. Tak już widać, że był pogodzony z tym losem, że już chuja z tego No syna wiesz, no, będzie. jeżeli ktoś jest alkoholikiem, to nie jest alkoholikiem przez rok, dwa, trzy, tylko Tak. przez 20, 30 często, nie? Czy Dokładnie. tam ile mu wątrobowe trzyma. Tak. Więc tak, no mówię, no nie było to coś super, ale myślę, że jesteś w stanie to jakoś przepracować i wydaje mi się tak, jak ty mówisz, że byś pewnie nie dał rady. Jakbyś się parę razy na taki stres wystawił, to byś coraz przesuwałbyś sobie tą granicę. Mówisz? Pewnie, że tak. Powiem ci, że ten mój pierwszy trup, to ja nie mówię, żeby jakoś byłem załamany po tym i też tak stałem, mówię, ja pierdolę, nie? Bo też musiałem to zrobić, musiałem w ogóle obracać tą dziewczynę, bo Jeszcze robili... dziewczyna była. Tak, No. pogruchotana kompletnie, jakbyś stary worek kości podniósł. No ale to w sensie co jej się Z stało? 10 czy 12 piętra wyskoczyła. Ja pierdolę, Jeszcze no. tak zajebała, że nogami uderzyła w beton, dupą w pas zieleni. Chło! I stary jeszcze żyła na dodatek, jak przyjechała karetka, coś tam ała, ała, mówiła. A potem umarła w centrum urazowym w Sosnowcu. No. I ja pojechałem już na oględziny zwłok z prokuratorem. No i wiesz, no ja byłem jakby protokolantem. Prokurator prowadził oględziny, jeszcze był technik, robiliśmy zdjęcia, znaczy on robił zdjęcia, no ale to ja musiałem obracać tą dziewczynę, żeby tam rękę jej we włosy wkładać, żeby sprawdzić, czy czaszka jest cała, czy ktoś nie jebnął butelką, czy coś takiego. No to nie było. I to był twój pierwszy Tak. styczność, no? I to tym bardziej, że ona w tym miała 24 lata, no to ona 25. Ale wiesz, tak naprawdę ładna dziewczyna, takie miała pewne czarne, takie ciężkie loki. No to było to, a potem to już każde tak naprawdę zwłoki później, no to już tak coraz mniej, powiedzmy to do ciś, siedzi w bani, mi to jakoś wydaje się nigdy chyba nie siedziało bardzo w bani, ale tak nie jest to dla ciebie wydarzeniem już jakimś szczególnym, nie? Pamiętam kiedyś prawie w trupa się wypierdoliłem prawie z łóżka, z gniłego trupa. Chłopie, było tak. No. Ale to wtedy, kurwa, to chyba bym się wtedy, nie wiem, chyba bym już naprawdę musiał do jakiegoś psychologa iść i to przegadać na jakiejś terapii. Stary, było tak, pojechaliśmy jak na Ligocie, właśnie na Brynowie, są takie domy, tam jak jedziesz w stronę Obi, No tak, jest, tam tak. jest takie No. fajne osiedle domków, Tak. nie? No jakiś pan sobie tam zmarł. I my w ogóle nie wiedzieliśmy, najpierw, czy on żyje, kurwa, czy nie żyje, ale gdzieś tam zauważyliśmy z drugiego domu, że taką czarną rękę, jakby. Mówię, o kurwa, to już dupa, nie? No. I nie mogliśmy tam wejść, w końcu wywaliliśmy drzwi, weszliśmy do środka, no śmierdzi, jak skurwysyn śmierdzi, nie? To jest chyba jeden z najgorszych smrodów podobno, nie? No, taki, ale też się da przyzwyczaić do tego. Tak? No, no mówię, no śmierdzi, no nawet nie trzeba iść, no to już wiadomo, że śmierdzi, nie? No ale no trzeba zobaczyć, trzeba zrobić, sprawdzić, czy nie, wiesz, pooglądać okna, czy nie było włamania, czy go nie zajebał ktoś. No i wchodzę, mówię, ja pierdolę, ale wali, nie? Chłop, no czarny już na ziemi leży. No. Telewizor w ogóle gra w pizdu, ale tak za dwa tygodnie leżał na oko. Rozlany, czarny, nie? No dobra, no to niech ten, jakąś rodzinę tam próbować mu ustalić. W ogóle oni w Niemczech, no w chuj, żeśmy się tam nastali. W końcu skombinowaliśmy sobie maski przeciwgazowe z pochłaniaczem. Ale mówię, kurwa, zanim nam przywiozą, to trzeba te drzwi pootwierać, to okno, bo tutaj ten lekarz i ci wszyscy to się zaduszą, nie? No. Dobra. Tak patrzę, mówię, obmyślam plan, mówię, kurwa, on leży tu jest tapczan i fotel. Jak zrobię wdech, przejdę szybko po tym tapczanie po fotelu, otworzę okno, wrócę, zdążę to na jednym wdechu zrobić, nie? No. I Maniek, mój partner, jeszcze mój kumpel najlepszy, No. mówi mi, kurwa, chcesz to, ja to zrobię? Nie, chłopie, ja to zrobię, nie? Tym No. bardziej, że mi się on szlugi jarał, ja biegam już tyle lat, to już No. jaką on ma pojemność plus, jaką mam ja, nie? Tak stoję, mówię, dobra. Nie, i cisnę, ten chłop leży tu. I stary, a malutki pokój, nie? Tylko trup, tapczan i fotel. Otwieram i stary, to okno mi się, wiesz, to na uchylnie chciałem zrobić. No.
Zrobiłem tak, zakręciłem się i stary już odruchowo chciałem nogę położyć na tym, No. na ziemi, a tam była głowa tego trupa. Jest, no. Może by nie pękła, no pewnie by nie pękła, ale kurwa, jakbym, wiesz, jakąś miękką tkankę na przykład w brzuch włożył nogę, to już To bym miał byś buta do wszedł. wyjebania na stóp. A jakbym się w ogóle wypierdolił w niego, tak? Potem jak o tym myślałem, mówię, Jezus Maria. No, przecież jakbyś tak na przykład Kurwa. na brzuch nadepnął, a on już tam trochę leżał, No to nie, to. na pewno bym wpadł tam. O, Jezus Kurwa Maria. mać. Potem w takich bebechach mieć taki. Jezus. No to na pewno by się. Tragedia. To na pewno by było. No i tak jest sytuacja, którą sobie Ale się pamięta, to nie? właśnie, ja chyba muszę jakieś filmy o tym nagrać, jakiś taki protip dla gliniarzy, jak nie wiedzą na co wydać mundurówkę czasami, No. niech sobie zainwestują nawet 150 zł w maskę MP5, taką z Voya. One już teraz odchodzą trochę z Voya, bo teraz wchodzą inne maski. Z filtropochłaniaczem. Możesz cały dzień na tym trupie, kurwa, siedzieć. Nie czujesz nic, jak założysz tą maskę. Zajebista inwestycja. To tylko 150 zł polecam. No ale to nie Nie, ma na nie masz. Nie, wyposażeniu? nie masz. Nie masz na wyposażeniu. Tak, to moja inwencja twórcza z Mariuszem to była, że my sobie kiedyś kupiliśmy takie maski, tylko że je zostawiliśmy i nam przywieźli potem te maski. Masakra to jest. No. Masakra to jest, że policja jest ogólnie niedoposażona w takiej sytuacji i idziesz, wciągasz ten trupi jad, to wszystko czasem, nie? Przecież to, kurwa, można się zatruć. No, No. zatruć, jak zatruć, możesz mieć jakąś infekcję bardziej No grzybiczą. właśnie, nie? No, Która potem jest tak. ciężko, no ciężko jest takie coś wyleczyć, nie? Ciężko. Tak naprawdę. Napisałeś książkę. Tak. Zadowolony jesteś z jej odbioru i Bardzo. z ilości sprzedanych No, tak. egzemplarzy i tak dalej? Tak, jest, przerosło to moje oczekiwania, szczerze mówiąc. Ja też do końca tak nie mogę tam mówić za bardzo, bo jeszcze nie było okresu rozliczeniowego, więc tam jestem zobowiązany trochę przez różne Ale umowy. premia świąteczna będzie niezła. Nie, bo ta wypłata jest bardzo, bardzo odroczona, jeżeli chodzi o książki, tam trzeba posprzedać nakłady i tak dalej, także dopiero się gdzieś, myślę, będę Bo wiedzieć ona ku ogólnie nam. poszła do księgarni, nie? Bo ja widziałem Tak. chyba, że nawet na świecie książki jest dostępna. Niełatwiej było sobie po prostu przez swoją własną stronę tylko i wyłącznie to sprzedawać? Czy też tak było? Bo nie kojarzę. Nie, ja nie mam, pierwsze, ja nie mam strony internetowej. No ale założyć stricte stronę właśnie pod książkę i tylko tak pchać z Powiem własnym ci, że sumptem? ja w ogóle, ja propozycję książki to miałem. Bardzo szybko dostałem propozycje różne Domyślam się, bo to jest temat chodliwy, nie? napisy, ale nie, ja mówię jeszcze przed zwolnieniem się z policji. Ja zawsze odrzucałem te propozycje, bo tak, ja nigdy nie pisałem, a wiesz, zabrać się za coś, nie robiąc czegoś wcześniej, kurwa, tak się zabierałem do tego, zabierałem i tak mówię, jak się zwolniłem, napisało do mnie to wydawnictwo, że oni mi organizacyjnie pomogą ze wszystkim. No i w sumie jak coś zrobić, to teraz, jak mam drugą falę, powiedzmy, popularności. Bo też napisać książkę potem, żeby się nie sprzedała, to jest bez sensu. To jaką masz satysfakcję z tego, nie? No i dobra, no i tak najgorsze było zabrać się w ogóle do tego, nie? Bo napisałem, podpisałem umowę w marcu, zacząłem coś tam tworzyć chyba w maju, w sierpniu, no końcem sierpnia jakoś chyba, no jakoś tak, końcem sierpnia chyba jakieś tam pierwsza redakcja była i tak dalej. Także ja bym nawet nie chciał tego samemu ogarniać, bo ja nie wiem po prostu, jak to się robi. Nie miałbym na przykład osoby, która mi to poprawiła, która by mi podpowiedziała, pomogła to poukładać. Wiesz, to nie jest tak, że siedzisz, kurwa, masz rozdziały poukładane, wiesz, co najpierw, co potem, tylko siedzisz, pisz. Na przykład ja robię, siadłem, jakaś historia wpadła do głowy, to napisałem, nie? A potem dopiero jak to się układało, to jest kompletnie to w ogóle zmienia nawet twoją wersję, nawet twoją wizję pierwszą. Więc fajnie jest mieć kogoś, kto ci przy tym pomoże, jakiegoś właśnie edytora tekstu, czy jakiegoś redaktora, który już to wcześniej robił, bo ja bym tego nie ogarnął sam. Bo ja, a szczególnie od takich rzeczy nawet jakichś prawnych, organizacyjnych, wiesz, oni tak naprawdę to prowadzą sprzedaż, wysyłkę, ja się nie muszę niczym martwić. Ja mam swój tantiem od książki, jestem autorem Zadowolony i jesteś z tyle. wysokości tej To tantiem? normalna jest wysokość, ale też nie mogę chyba. Nie, Jakby nie nie wiem, jaka pamiętam, jest. jaka jest umowa, Powiem ci, ale. że nie rozmawiałem jeszcze z nikim, kto A to chyba ci książkę napisał, więc. opowiem ci po programie. Dobra. I nie wiem, ile to jest, no, jaka to jest normalna tantiema, powiem ci szczerze. Ale wiem, że na książce można naprawdę fajnie sobie zrobić taki dochód pasywny, tak naprawdę. Że wydasz raz, a ona potem może być, wiesz, sprzedawana. No, sprzedawana jest cały czas, dopóki się nakład nie wyczerpie. Jak się wyczerpie, mogą drukować, jeżeli jest zainteresowanie, No, więc już cały czas coś mieliśmy tam ci chyba. kapie, nie? Więc no, wystarczy spojrzeć na Blankę Lipińską albo na Mroza i innych A, pisarzy. Wiadomo, że to jest to jest inny już ten, nie? przemysłowa twórczość, można Dokładnie, powiedzieć. słowa twórczość i ile się na tym zarabia, nie? Tak. Ile się na tym zarabia, bo sprzedają się stare, sprzedają się nowe, cały czas dokładasz i lecisz i naprawdę możesz na tym wyjść bardzo dobrze. Jakie były największe problemy przy pisaniu książki? Żeby się tylko i wyłącznie zabrać do tego? Czy żeby to właśnie miało jakiś.
Jaki był w ogóle plan, jaki początkowo był w ogóle na to plan? Żeby poopowiadać po prostu jakieś historie w tej policji, jak tam jest od środka i tak dalej? Czy jaki był plan na to? Po pierwsze, problem był taki, żeby się zabrać, to już to powiedziałem, ale to się trzeba było zabrać po No tak, prostu i no. potem to już jakoś szło. Druga sprawa była taka, że ja się bałem, że nie będę mieć kontentu, dlatego też się była wypadkowa tego, że się za to nie zabierają. No bo mówię, co kurwa, opowiem to samo, co na kanale, nie? Znam też takich agentów, co tak napisali książki. No ale wiesz, książką możesz, że ci przerwę, książką możesz dotrzeć do ludzi, którzy no niekoniecznie oglądają twój kanał, a jednak na książkę trafią, No nie? Bo tak, ich ale jednak zainteresuje. chciałem być też trochę uczciwy wobec, bo wiem o tym, że są ludzie, mam taką rzeszę oglądających, którzy mnie bardzo szczegółowo oglądają i ja kupią wszystko, co ja kurwa sprzedam. Nie chciałem, żeby tak potem było, że a ja pierdolę, już o tym słyszałem tyle razy, nie? Więc jednak zdecydowana większość tych historii w książce jest nowa, ale to one mi się właśnie przypominają, powiem ci, w trakcie gdzieś tam tworzenia. Plan pierwotny właśnie był taki, żeby opowiedzieć, na pewno przybliżyć całą moją drogę od początku do końca, więc dlatego ta książka jest tak trochę zamknięta taką klamrą. No i żeby posprzedać trochę tych historii, które nie były sprzedane, szczególnie dlatego jest cały osobny rozdział temu poświęcony, ze służby kryminalnej, bo o tym sobie mało opowiadałem na kanale, też chciałem trochę o używkach pogadać, bo też się na ten temat jakoś super nie wypowiadałem, choć mam tam film o marihuanie na przykład. No, u Przemka też Górczyka mówiłeś tam Tak w ten, jest. na ten temat No, u parę Przemka, u rzeczy. Mesta, u wielu, wielu twórców, jakichś tam moich znajomych. No i to się chyba udało. No, na pewno się udało lepiej niż spodziewałem, że się uda, bo widzę po sprzedaży i widzę w ogóle po zainteresowaniu, że się kupuje, że ludzie to czytają i że im się podoba. No i jest to mega duże dla mnie nowe doświadczenie i się dużo rzeczy nauczyłem tak biznesowo. Widzę, jak to wszystko działa teraz. Już mam w miarę taki ogląd na to wszystko, jak na twórczość taką literacką. No i jest to jakieś tam, powiedzmy, cegiełka kolejna do moich umiejętności takich ogólnożyciowych. I za to jestem bardzo też wdzięczny wydawnictwu Mando, które też wydało książki Janka na przykład, Świtały, nie wiem, czy kojarzysz. Ratownik medyczny, Janek 43 na To nie. Instagramie. Ja Bardzo poczytny. tylko Borkosia kojarzę. Aha, no to nie. Nie zgłębiałem takich tematów jeszcze, nie? Okej. Pewnie wiesz, kiedyś tam ktoś w międzyczasie zgłębię. Ty Okay. jesteś. Janeczka pozdrawiam, bo to mój kolega bardzo. Pozdrawiamy. Ty jesteś świadomy swojej popularności, bo mówiłeś, że rzeczywiście masz tam odbiorców, którzy wezmą wszystko to, co wypuścisz, to co masz do sprzedania, Akurat trochę powiedzmy, to po tak? chamsku zabrzmiało, Znaczy, bo nie, to nie no jest tak, okej, okay, no, że ale nie, to jest dobrze, dobrze. ja się staram. Podejrzewam, że jest jakiś tam core twojej jakby publiki, natomiast odczuwasz to, że jesteś. Na pewno masz łatwiej nie odczuwać tego, bo nie znają twojej twarzy. No, Chociaż znaczy część pewnie zna, Jezu, ale. jakby ludzie, naprawdę, bo mnie to tak czasami bawi, jak ktoś mi No. mówi, o kurwa tam, bo se zaraz poskładam tą górę z dymu. Mówię, chłopie, wejdź na jego Twitcha na nagrania, to tyle razy mam mordę, mogę zobaczyć, jak gdzieś się tam schyliłem, No. zapomniałem, nie? Że tyle fuck upów zaliczyłem. Nie wiem, No tak, jakby no. ktoś był A poznają cię zawzięty, ludzie na ulicy? zaraz do tego przejdę, No. jakby ktoś był mega zawzięty, nie wiem, pośledźcie sobie mojego Instagrama Proti, jak ktoś chce moją mordę typowo zobaczyć. Pośledźcie sobie eventy, na których byłem, na przykład, jakieś tam. Ja nie jeżdżę na takie, ale zdarzyło mi się parę razy, na przykład na Patronite Forum. Czy na jakiś, akurat chyba Patronite tego nie znajdziecie, ale generalnie jakieś eventy i wejdźcie na stronę tych eventów, jakieś zdjęcia ogólne. No na pewno moja morda się tam gdzieś przewinie, więc ja się nad tym jakoś super nie To czemu spuszczam. dalej to Stary, robisz? bo widzę, że chciałem się napić właśnie, bardzo mądrze bym zrobił. To napij się i Nie, zaraz wrócimy. luzik, luzik. Dlaczego to robię? Robię to, bo po pierwsze to jest dobry zabieg marketingowy, mówmy No, się, ludzie okej, lubią no. tajemnice i to się Jak dobrze żurnalista, sprzedaje, nie? Nikt nie wie, tak? jak wygląda, no, No. teoretycznie. Właśnie. Druga sprawa jest taka, że jednak no, nie jest tajemnicą to, że bardziej by mnie ludzie rozpoznawali, jakbym świecił mordą cały czas, No tak, no. niż jak trzeba poświęcić się aż trochę zachodu, żeby wiedzieć, jak wyglądam. A ludzki umysł nie do końca tak działa, że jak widzisz raz górę, raz widzisz dół w jakimś tam odstępie, to sobie to nagle na szybko poskładasz i jak ten chłop cię mija na ulicy, kurwa, bagiet idzie, No, nie? marna szansa jest na Marna coś szansa. takiego. Jest jakiś procent ludzi, którzy tak potrafią, ale no nie jest tak. No ja zresztą ja widzę, jak to działa, jak jest na przykład pora jesienno-zimowa, tak jak teraz i chodzę w bluzie. To mnie bardzo mało, nikt mnie praktycznie nie No bo nie rozpoznaje. widać Ostatnio dziar. miałem taką sytuację, jak byłem na wykładzie tam z medycyny ratunkowej z USG.
Tylko, że to też jest tak, że ja wszedłem w środowisko, które potencjalnie mnie ogląda, bo to są służby ratunkowe. No tak. Więc miałem zdecydowanie większą prawdopodobieństwo, że będzie tam ktoś, kto mnie ogląda. Tak. No i też miałem wszystko pozakrywane, przyszedł do mnie chłop, siema bagiet, mogę zdjęcie, jasne, siema piona i tyle. Więc no pewnie gdzieś tam skojarzył po głosie czy coś, czy po wąsie. Więc zdarza się to, natomiast jest to bardzo rzadkie zjawisko, a jak jest wiosna albo lato i chodzę z odkrytymi rękami, no to się zdarza to często. Więc mam jakieś tam przełożenie, jak to wygląda, jak ujawniasz jakąś część swojego ciała, która jest rozpoznawalna, więc czemu mam to robić również w zimę i w jesień, jak ja wiem, że jak założę długi rękaw, to jestem praktycznie inkognito i sobie mogę chodzić normalnie i mnie nikt nie zaczepia na ulicy. Nie mówię, że nie lubię z ludźmi, którzy mnie oglądają zbijać pion i robić sobie zdjęć, bo zawsze to chętnie robię. Chyba, że jestem w jakiejś intymnej sytuacji i siedzę z dziewczyną przy obiedzie, bo też się tacy zdarzają. To mnie jeszcze to nie spotkało, wiesz? Jestem daleko od tyle, ale słyszałem takie historie, przygotuj się. Ale słyszałem takie historie właśnie, no i też, wiesz, no kurwa, będziesz hamem, no nie będziesz hamem, no a z drugiej strony, no czy to jest jakieś kulturalne wyjątkowo, no nie, znaczy, jest. Wiesz, to nawet nie, wiesz, w takiej sytuacji bycie hamem w twoim wykonaniu to nie jest bycie hamem. To ten ktoś, kto, kiedy ty spędzasz właśnie jakąś intymną sytuację, nie wiem, jesteś na randce, stary, jesteś gdzieś tam i ktoś podbija to zdjęcie, bo cię widzi, to jest chamstwo z jego strony w moim mniemaniu, bo to tacy ludzie powinni ocenić, kiedy można podejść po taką fotę i tak dalej, a kiedy nie można podejść po taką fotę i tak dalej. Bo na przykład idziesz na spacer, stary, z dzieckiem, jeżeli będziesz miał na przykład, nie? Idziesz z dzieckiem, jesteś żoną, spędzasz swój prywatny czas, urlop, a tu kurwa nagle podbija chmara, wiesz, ludzi i tak dalej, no kurwa. Jest to uciążliwe i z mojej perspektywy jest to chamskie. Raperzy sobie często chyba wychowują takich fanów, nie? To fan też nawet w kawałkach i nie tylko w kawałkach nawijał, że no kurwa, jak jest z żoną i z dzieckiem na spacerze, to jest jego prywatny czas, więc mordo, nie podbijaj. Jak chcesz, to podbij na koncercie, nie? Tak, ale ja też powiem ci, że ja totalnie to kupuję, co ty teraz mówisz. Tylko, że ja takich sytuacji nawet w lato nie mam jakoś turbo dużo, w sensie jakbyś na przykład miał taki miesiąc przeciętny, wiosenno-letni, może mam takich sytuacji, nie wiem, raz w tygodniu średnio, może z dwa. To nie jest tak, że nawet jak idę po centrum handlowym, to mnie kurwa ludzie zaczepiają. Nie, nie jest tak, no wiesz, nie jest ta skala bycia rozpoznawalnym, zresztą ja się z tego cieszę, bo ja jakoś tam mimo wszystko cenię sobie swoją prywatność i jak jestem na przykład dla ludzi i to na jakieś szkolenie, które współorganizuję, czy jestem gościem po prostu i mam czas i rozmawiam, to mogę przegadać z nimi cały czas i to jest naprawdę mega sympatyczne, ale jak mam czas dla siebie, to mam czas dla siebie i też ludzie mi go nie zabierają, więc dla mnie to jest taki super kompromis, że jak jestem rozpoznawalny w tym momencie, to jestem, a jak jestem sam sobie, to jestem sam sobie i to jest super. No i to jest w sumie spoko, nie? Ile zarabia się Jean Bagieta na chwilę obecną? Nic, bo ja nie... nie no. Nie musisz mówić wprost konkretnych kwot, ale jestem ciekawy, więcej to jest w porównaniu z policją? Jeżeli chodzi, może powiem tak, ile zarabia kanał, no. To będzie... Ile zarabia marka Sierżant Bagieta? No właśnie, bo jesteś marką, teraz jeszcze ciuchy jak wydałeś, nie? Jeżeli dobrze widziałem. Tak. Bardzo fajne z tą bagietką. Dziękuję, nie chciałem przesadzić, wiesz. No, mi się to bardzo podobało. Tak sobie pomyślałem, ja pierdolę, wiesz, walnę swoje logo, kto będzie w tym chodził, nie? No. Dlatego z taką bagietką. Ale ta koszulka i czapka to sztosik. Bardzo dziękuję. Naprawdę. Także tak, generalnie nie mogę za bardzo też się dzielić do końca, jakie mam na przykład, ile zarabiam ze współpracy, to jest jakoś tam no, wiem, że tajne mniej więcej przez poufne, nie? Więc tutaj nie mogę, natomiast mogę powiedzieć, ile zarabia taki kanał w mojej wielkości na reklamach. W rozrachunku miesięcznym to jest... Tylko nie zmyślaj teraz. Nie, tak próbuję strzelić, bo to jest, wiesz, to jest bardzo, bardzo rozbieżne. No wiem, rozbieżne. Od miesiąca zależy, nie? 10 tysięcy na reklamach. Nieźle, nie? Spodziewałeś się czegoś takiego, jak zakładałeś kanał? Tak średnio, kanał? Mówię, jakby biorąc, powiedzmy, pół roku rozliczenia. Nie spodziewałem. Spodziewałeś się, że to może aż tak wybić? Nie spodziewałem. Ja w ogóle nie wiem, jakie są kwoty, jak zakładałem kanał. Tym bardziej, że też proszę wziąć pod uwagę to, że ja zacząłem zarabiać dopiero w 2020 roku na kanale. Tym, jak w miarę to ogarnąłem tak... Powiedzmy, po dwóch latach, nie? Mniej tak, więcej, no, jak dobrze kojarzę. Niecałych. No. Bo po prostu nie mogłem tego robić, ale jak postanowiłem pomóc mojej rodzinie, to już mi się ta rzecz odblokowała.
już tam jakieś pieniądze się zaczęły, natomiast nie były to takie pieniądze, jak są teraz, bo po prostu ta oglądalność jest większa. Też sobie wszedłem w trochę inny motyw nagrywania. Mam drugą serię, która się bardzo dobrze Tak. ogląda, czyli Policyjny Przegląd Tygodnia. To jest coś super w ogóle, co gdzieś tam wpadłem. I takie komentarze ludzie zawsze lubią, jakiś taki zbiór wiadomości podsumowujących. I to jest takie no effort praktycznie, bo świat ci sam tworzy content, kurwa. No ty nie musisz jedyne co to gdzieś tam skomentować mniej lub bardziej No mądrze. tak, no a rzeczy dzieje się mnóstwo, nie? Dokładnie. Wystarczy, że pan komendant główny wystrzeli w podłogę, nie? Tak. Czujesz się influencerem? Nie, nie czuję się Nie? influencerem, nie. Bo też słyszałem jakieś zarzuty właśnie, że ty tak naprawdę to tym policjantem nie byłeś, tylko tak naprawdę gwiazda influencer. Nie no, byłem W sensie policjantem. takim, że wiesz, że w sensie nie no, że policjantem, w sensie pracowałeś w policji, ale no jakby nie byłeś policjantem jako, wiesz, że bardziej zajmowałeś się byciem właśnie popularnym influencerem i tak dalej niż byciem tym policjantem i to tak wkurwiało też twoich przełożonych i innych, nie? No to na pewno wkurwiało. Wiesz, no sukces gdzieś tam wkurwia. Zawsze. Tak, tak. Jak ktoś ci powie, że nie, to cię okłamuje. No oczywiście, to nie odniósł sukcesu. Tak jest. Ale nie, no ja się nie czuję influencerem, właśnie wydaje mi się, że dlatego, że... Znaczy jestem nim, kurwa, no. Kurwa, no jesteś, się, no jestem. Stary, tak jesteś, samo jestem youtuberem, jestem streamerem. Tak no. jest, no. Niestety, muszę nieść ten krzyż, kurwa, nigdy nie chciałem się przyznać, ale jestem. Mi się wydaje, że ja po prostu, ja nie zacząłem najpierw być influencerem, potem policjantem, tylko było to na odwrót. I ja po prostu, ja wiem jak wygląda normalna praca, którą się posiada na etacie, więc ja jestem nauczony takiej roboty i dla mnie to jest domyślne ustawienie, powiedzmy. Zresztą brnę do tego, bo jak skończę studia, to pójdę do pracy normalnej. Serio? Tak, na pewno pójdę. I ale tyle. Nie wolałbyś naprawdę w 100% skupić się na tym YouTubie, na tym kontencie, który się rzeczywiście no, sprzedaje tak naprawdę dobrze. Najwyżej będę ludzie go biorą. Nie, no bo ludzie go biorą, tylko znowu wrócić do pracy i to też nie do łatwej pracy tak naprawdę, bo tam też i zmianówka tak naprawdę, i jeżdżenie do wypadków no tak. I inne takie rzeczy. Wolne weekendy też nie będą, tak jak są teraz. Już nie będzie, kurwa, streamowania takiego prostego, a z tego też masz dobre siano, nie? No tak. Serio, chcesz wrócić, jakby zamiast zająć się w 100% byciem i wyciąganiem jak najwięcej pieniędzy z tego i robieniem tego, co ci sprawia przyjemność, bo ci to sprawia przyjemność na pewno, bo inaczej by sprawia, czy nie? Czy już masz dość? Czy mi... Przepraszam wszystkich, którzy mnie teraz oglądają. No Twitch to ciężko, żeby nie sprawiał przyjemności, bo kurwa okay, grasz w grę, to i tak bym ją grał. No. Jeżeli chodzi o pracę przy pracy już w kanale, ja już trochę to traktuję jak pracę. No. Ja mam swój rytm dnia, siadam przy kompie i po prostu pracuję. To jest odpisanie na maile, na wiadomości, ogarnięcie grupy jednej, drugiej, ogarnięcie Patronite'a, ogarnięcie kanału, nagranie treści, zmontowanie, wrzucenie. Nikt mi nie pomaga przy tworzeniu treści, więc ja wszystko robię do A do Z sam. Dla mnie to jest praca, mi się to zamyka w cyklu tygodniowym. Staram się robić tak, że pracuję od poniedziałku do piątku i pracuję po około 7 godzin dziennie, więc dla mnie to jest normalna praca. No wiesz co, no jak zarabia się, powiedzmy kanał, sam kanał zarabia tyle, ile zarabia, no to musisz na to poświęcić trochę czasu. Tak. Czy dałoby się to jakoś lepiej ogarnąć? Na pewno by się to dało lepiej ogarnąć i gdzieś tego czasu troszeczkę jeszcze ukraść. I sprawia mi samo tworzenie treści, tak jak mówię, no ja to trochę już traktuję jako pracę i chyba najprzyjemniejsze w tym wszystkim jest sam montaż. Ja lubię sobie tak posiedzieć przy kawie i wiesz, przesuwać to wszystko, to jest takie odprężające. I bardzo mi sprawia przyjemność, jak coś się dobrze obejrzy. Natomiast samo nagrywanie mi wkurwia, bo jest denerwujące technicznie, nie? Ale no jakbym tego nie lubił, to bym chyba tego nie robił i myślę, żeby się tak nie oglądało, bo to widać po kimś, jak coś robi na siłę, a czegoś nie robi na siłę. Druga sprawa, czy ja chcę wrócić do pracy? No chcę wrócić do pracy, bo powiem ci, że to ja to traktuję jako taki przerywnik w życiu, szczerze mówiąc. W sensie teraz, tak, naukę, że mam, ten kanał. Zajebiście, że mam pieniądze i że mam z czego Stary, żyć. Stary, wiesz, że kanał, który zarabia 10 tysięcy złotych, jest w bodajże, nie wiem, czy w 5% albo w 1% osoba posiadająca taki kanał. W Polsce jest w niewielkim procencie najbogatszych Polaków w Polsce. No bardzo mi miło, że mi się tak w życiu poukładało, ale znaczy mi, kanałowi. Nie róbmy tutaj skrótów myślowych. Dokładnie.
Ale no ja jednak, kurde, no, gdzieś tam człowiek by chciał wrócić do tych służb ratunkowych, trochę pojeździć, coś tam świata jeszcze, zobaczyć tego prawdziwego życia, a nie tej bańki YouTube'owej. No. Poza tym, ile to daje możliwości nowych na kanał, tak, na jakieś rozszerzenie tych treści zgadza. Odnośnie bezpieczeństwa publicznego generalnie. Daje ci możliwość rozwinięcia myśli jeszcze głębiej, na przykład jak robisz przegląd tygodnia, już wtedy nie będziesz mówić jako policjant tylko też jako osoba, która się zajmuje medycyną ratunkową, jako medyk, tak? Myślę, że to jest tylko i wyłącznie wartość dodana. Wiadomo, że pracy będzie więcej, bo też kim ja bym był, jakbym opowiadał z perspektywy ratownika medycznego, czyli osoby z tytułem ratownika medycznego, kurwa, z pieczątką i numerem tam swoim. Nie pracując, wiesz, nie pracując na SOR-ze, czy nie pracując w karetce, no to takie... No to na pewno byłoby niezbyt prawdziwe. Tak, dokładnie. Okay, no. Co tam jeszcze? No, można firmę rozwinąć, jakieś szkolenia. Więc no na pewno będę chciał tam pracować i tutaj spadek w ilości tworzonych treści na 100% będzie zauważony, bo nie robię tych studiów po to, żeby je skończyć i się pochwalić papierem potem. A nie myślałeś właśnie, będąc jeszcze w policji, żeby szkolić innych policjantów? Znaczy ja chciałem iść na ratownictwo medyczne już wcześniej, jakbym na nie poszedł. Ale nie mówię nawet o ratownictwie, tylko nie wiem, nie wiem, szkolić tych młodych policjantów. Że na przykład na szkole policji jako wykładowca pracować. Albo coś w tym stylu, no. Kurde, no. Skoro widziałeś, jak wygląda... powiedzmy, życie te prawdziwe policjanta z tymi wszystkimi patologiami i tak dalej, nie chodziło ci po głowie, żeby tych młodych szkolić i mówić im, jak to naprawdę wygląda? Ja nie jestem dobrą osobą, żeby coś takiego robić, jeżeli chodzi o taką taktykę policyjną czy coś takiego. Ja znam osoby, które są totalnie bardziej kompetentne ode mnie, mają o wiele większą wiedzę, siedzą w tym cały czas, można powiedzieć, zjadły na tym zęby, udzielają się w internecie i robią takie szkolenia. Mówię tutaj na przykład moim bardzo dobrym kumplu Krystianie, który ma stronę lawenforcement.pl, o Zohanie na przykład, też były policjant, który gdzieś tam się udziela i są ludzie, albo na przykład na Straży Munduru, to jest super stronka, którzy piszą mądre rzeczy, opierają się na konkretnych źródłach, dzięki którym też w ogóle ja poznałem takie źródła, ale no po co mam robić coś, jak wiemy, że oni to zrobią lepiej. Oni po prostu robią to lepiej, znają się na tym lepiej ode mnie, a robi się tylko dlatego, że ja jestem rozpoznawalny gdzieś tam, powiedzmy, w jakimś stopniu i mam zasięgi, to jest kurwa bez sensu, bo to by było nieprawdziwe. I po co mam ludziom wciskać kit, jak wiem o tym, że są ludzie, którzy zrobią to lepiej. Może kiedyś, jak się rozwinę gdzieś w kierunku tej medycyny ratunkowej i naprawdę poczuję się, że coś wiem i mogę wnieść do tego ich... Kurwidoka. Musiałem, przepraszam. Do ogółu, powiedzmy, umiejętności, które trzeba na ulicy posiadać. Bardzo chętnie. Tym bardziej, że teraz robiliśmy takie szkolenie, byłem tam zaproszony jako gość, ale też pomagałem tam przy organizacji tego wszystkiego przez HKR Pszczyna. Taka tam organizacja ratownicza. Właśnie dla policjantów było super, bardzo fajny odbiór. Ja bym to bardzo chciał pociągnąć, więc jeżeli o coś takiego chodzi, to tak. Natomiast nie czuję się na siłach, żebym to robił teraz oficjalnie, bo ratownikiem medycznym nie jestem, nie będę się wychylać przez szereg, bo po prostu będę pierdolić głupotę najprawdopodobniej. Jest 1000 ludzi, którzy zrobią to lepiej, wiedzą więcej ode mnie. Ile jeszcze? 2 lata studiów ci zostało, nie? No, półtorej. Półtora? No, teraz jestem na trzeci semestr, no jakbyś tak policzył, no to tak gdzieś... Do egzaminu dyplomowego, powiedzmy, gdzieś tam. Ciężkie studia, ciężkie pewnie, nie? Dużo nauki, no bo to jest, no stary, no wiesz, mikrobiologię jakieś, ale to na pierwszy rok jest taki przepierdolony. Anatomia pewnie, nie? Tak, anatomia, fizjologia, mikrobiologia z biologią, biofizyka, że te wszystkie najgorsze przedmioty są na pierwszym roku. No, wszystkich, którzy zaczynają przetrwać pierwszy rok. A nie boisz się trochę też tego, że, no bo to też jest państwówka często, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne, że tam też jest sporo patologii takich, jak jest w policji i że trafisz po prostu wiesz, jak to się mówi? Z deszczu podrenne. Z deszczu podrenne, dokładnie, dzięki. Na pewno jakieś są, tylko że po pierwsze policję masz jedną, nie masz innych opcji, nie masz być konkurencją dla policji, możesz być przestępcą. Trochę jesteś wtedy. Ale generalnie, jak jesteś ratownikiem, możesz robić o wiele więcej rzeczy. Możesz robić, tak jak powiedziałem, szkolenia. Możesz świadczyć jakieś usługi medyczne, takie domowe, powiedzmy. Możesz pracować w transporcie, możesz pracować
w szpitalu, na SOR-ze, czy nawet na oddziałach, na niektórych oddziałach też są ratownicy, możesz pracować w karetce, możesz obstawiać mecze, gdzieś medycznie, możesz pracować na kontrakt, możesz pracować na etat, tych opcji jest o wiele więcej, po pierwsze, po drugie, no ja mam zerowe doświadczenie, natomiast przerobiłem miesiąc na SOR-ze teraz na praktykach wakacyjnych, celu ten miesiąc. I jak? Było super, naprawdę było mega fajnie, tylko że ja też dobrze trafiłem, mówmy się. Gdzie tu byłeś? W szpitalu Świętego Aleksandra w Kielcach, bo ja pracuję. Ja rok mieszkałem w Kielcach teraz, bo moja Ola jeszcze kończyła lekarski. Skończyła, już wróciliśmy. Także to, no i moja Ola to już 5 lat ma spędzonych na SOR-ze w ramach takiego płatnego wolontariatu, fajny program w ogóle. Więc gdzieś to mam na co dzień w domu. Tam też na was będą kurwować, że trzeba tyle czekać. No, tak jak świadkowie na policji. Tak. A, trudno. Słuchaj, ja jestem zahartowany. Ja już to mam za sobą, te pierwsze zderzenia. Ale też powiem ci, że widzę po tym miesiącu praktyk na SOR-ze wakacyjnych, jak dużo mi dała ta służba w policji, takiej pewności siebie do ludzi, rozmowy z ludźmi, a w porównaniu do innych studentów, którzy tam byli. Nie? Że ja mam ten komfort, że ja się nie boję tego człowieka, nie boję się podejść, pogadać, czy powiedzieć, że muszę po prostu coś zrobić i tyle. A jak się nie podoba, to out. I dużo mi to, strasznie mi to dużo dało. Dużo szybciej jest, mam dużo więcej pewności siebie, dużo szybciej jestem w stanie coś zrobić. To jest pewność siebie, czy taka trochę znieczulica jednak mimo wszystko? Nie, wydaje mi się, że znieczulica, może trochę, ale jakieś przesunięcie tego progu, powiedzmy, stresu, nie? No na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Myślę, czy cię wszystko już zapytałem, tak powiem ci szczerze, bo bardzo się fajnie rozmawia płynnie przechodziło. Pobił już ktoś rekord na streamie 4000 wpłaty? Czy to dalej jest utrzymane? Nie, pobił nikt. To był jednorazowy strzał. Zapraszam, jeżeli ktoś chce taki jednorazowy strzał jeszcze zrobić, to bardzo chętnie. Dzisiaj też będzie stream na nowym kompie. Oni to zobaczą dopiero za 2 dni, jak coś, nie? No to dupa. A czekaj, nie, bo to jak będzie... A to w niedzielę też będzie stream. Także to na nowym kompie. Tak, także zapraszam. Zapraszam, jeżeli ktoś chce taki strzał jeszcze zrobić, to bardzo chętnie. Stary, ty nie boisz się... Nie boisz się, że patrz jakie teraz to życie w pewien sposób prowadzisz. Grasz sobie na kompie, nie? Lubisz to, zarabiasz na tym hajs, nie? I to robisz już tak naprawdę od roku, nie? Bo od roku, od ponad roku już nie pracujesz w policji, więc od roku to robisz. Nie boisz się, że będzie ci się tak ciężko, kurwa, przestawić, jak pójdziesz znowu do pracy? Przecież stary, ty jesteś poniekąd, pracujesz z tym kanałem, ale stary, to, że zarabiasz na graniu i tak dalej, to z mojej perspektywy oczywiście tak to wygląda. Ty jesteś trochę na wakacjach od tej policji. Na takich długich wakacjach, stary. I chcesz zamienić wakacje na pracę? Powiem ci, że jak poszedłem do roboty, za którą mi nie płacili, bo to były praktyki, ale 168 godzin w miesiąc, to jest etat. Tyle musiałem wyrobić. Ja się, stary, cieszyłem, że ja idę do roboty. Więc naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. I szczerze mówiąc, jak mógłbym tak pracować, to bardzo bym chciał tak pracować. Tym bardziej, że to nie jest taka robota jak w patrolu, bo to wygląda troszeczkę inaczej. To znaczy? Jak się coś nie dzieje, to siedzisz i czekasz, że coś się stanie. Albo sobie szukasz pracy na zasadzie, nie wiem, poukładasz. A w patrolu musisz sobie szukać roboty czasem? Trochę tak. Albo sprawdzasz, nie wiem, czy leki są dobrze, czy dokładasz leków, czy cokolwiek. Jesteś w stanie to zrobić, ale nie musisz też na dobrą sprawę. I też byłem w stanie, nie wiem, w chwili przerwy sobie zmontować film, jak się nic nie działo. Jak się coś działo, zawsze pierwszy do tego leciałem, bo się chciałem jak najwięcej nauczyć. Jak już miałem taką opcję, żeby właśnie też się tego nauczyłem w policji. Że jak jest opcja, żeby zrobić coś w warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych i ktoś nad tobą stoi, jak coś spierdolisz, to zaraz ci pomoże, to trzeba to robić jak najwięcej, żebyś potem nie siedział i nie świecił oczami. I tego też się nauczyłem. Ogólnie w każdej pracy tak jest chyba. Tak, że jest, lepiej ale niektórzy ludzie tak nie mają się i próbują trzymać się tam z dala, a potem jak przychodzi co do czego, to nie wiem co zrobić, nie? Nie wiem, pomocy, nie? I to jest najbardziej niekomfortowa sytuacja, nie ta, jak ktoś nad tobą stoi i zaraz ci pomoże. Jak tak coś jest. Najwyżej cię zjebie, ale przynajmniej zapamiętasz, nie? Tak jest. Więc to jest trochę inna praca i nie boję się tego, żeby wejść z powrotem do roboty w ogóle. Fajnie.
Ale nie powiem, że to życie jest komfortowe. No na pewno jest komfortowe, stary. No wiesz co, płynie kasa, wiesz, ze współprac, które są, płynie kasa ze streamów, płynie kasa, wiesz, ty też do tego doszedłeś sam tak naprawdę, no nie? Tak. No okej, okay, wykop ci w pewien sposób pomógł. No, nie? Zdecydowanie. No, a właśnie jak twoje relacje z wykopem? Bo ja sobie nie, dzisiaj przeglądałem, wykop na, wpisałem sobie Sierżant Bagieta i tam na ostatnich filmach, kurwa, muszę to powiedzieć, tak mnie urzekł pewien pocisk, nie? No. Nie dość, że kurwa rudy, to jeszcze pies. Już nie pies. Już no, nie pies. Ale jak tam czytałem te komentarze, ja kurwa siedzę i po prostu aż się oplułem prawie, nie? Mówię, kurwa. A to jest taki klasyczek. No, no tak, pies. To klasyczek, ale mówię, no kurwa, tak. Trafiło, nie? Nie, nie istnieją już moje... No, bo to tak naprawdę dzięki wykopowi się dosyć mocno wybiłeś, nie? Z tego, co myślę, ja kojarzę. Że gdyby nie... No, albo by to było później, no. Albo by na pewno nie było to w takiej skali. Wiesz, mm-hmm. Wykop lubi takie tematy. Lubił kiedyś. Mm-hmm. Takie tematy ludzi, którzy ja mają boję niszowy zawód. Nie, kurwa, bo to jest bagno, stary. No. Wykop to jest bagienko. Wykop to jest łaska wykopków na streamko nie jeździ. No. Jesteś jednego dnia zajebisty, a drugiego dnia jesteś chujem. No właśnie, nie? I potem wiesz, potem trafią, upatrzą sobie ciebie, wejdą ci na kanał, zaczną wszystko, wiesz, łapki w dół i algorytm cię zabije, nie? Tak. Tak naprawdę. Czyli akurat ja jakoś nie wiem. Nie miałem takiej zmasowanej akcji wykupu mm-hmm. u mnie nigdzie, tak ale ja też no. Nie mam, ja nigdy się nie wdaję w jakieś pyskówki internetowe, mm-hmm. Nie chcę się kurwa tego robić. Szczerze. No nie. Żadne dramy się nie wdaję. Stary, no jak ty masz, jaką ty masz dyskusję prowadzić z kimś, kto jest anonimowy w sieci? No, no stary, no, dyskusję to ty możesz prowadzić właśnie tak jak, nie wiem, teraz sobie siedzimy albo jesteś na jakimś, nie wiem, podcaście, jakimś innym wywiadzie, albo ze znajomymi, czy z jakimiś innymi obcymi ludźmi, którzy siedzą z tobą face to face i nie boją ci się powiedzieć, co myślą, tak. Albo zapytać o to, co ich ciekawi. To jest dyskusja. Dokładnie. A w internecie, tam, gdzie jest każdy anonimowy, to jest kurwa za dyskusja. No. Stary, ja robiłem rozmowę na przykład, wiesz, z Ewą Brodnicką, i tam najwięcej komentarzy na przykład po jakimiś rolkami i tak dalej, to było to, że kurwa, czemu ona sobie usta zrobiła, nie? A mówiła fajne rzeczy, na przykład wiesz, o alkoholu, że nie pije, dlaczego nie pije i tak dalej, nie? A tam kurwa najwięcej było, że kurwa, glonojad i no takie właśnie, rzeczy, nie? No to jest poziom dyskusji. No to jest dyskusja? No. No jaka to jest dyskusja, dokładnie. Nie? Albo do mnie, ja dostaję komentarze na przykład, że wiesz, że za dużo jest klnięcia w tym podcaście, więc on się nigdy nie wybije, nie? Dlatego ma tylko 6 tysięcy tam subskrybentów czy coś, nie? No, takie, no jak ty masz z tym dyskutować, nie? No dlatego ja jakoś za bardzo nie odpisuję na komentarze, znaczy czasami tam jak jest jakiś, powiedzmy, taki bardziej merytoryczny film. Mm-hmm. Albo na przykład coś promuje i chcę wejść i zobaczyć, jak się to przyjmie, nie? Mm-hmm. Wtedy tak czysto marketingowo czy biznesowo na to patrzę. Ale ja już się nauczyłem, że... Nauczyłeś się, właśnie chciałem czytać, o to spytać. Nie, no. Nie czytać komentarzy, nie... Na początku czytałeś? Czytałem i to i co? Dobijało. Stary, bo to jest tak, masz no. 150 dobrych komentarzy, jest jeden ten chujowy. Nie zapamiętasz tych dobrych, że a zajebiście, super robota, fajnie to rozkwiniłeś. No. Ty chuju, coś tam, no. ale gówno w ogóle, przestań nagrywać. Tak, i to ci siedzi nie? W bani. I to ci siedzi w bani i teraz zastanawiasz się, odpisać mu, żeby go pojechać tak. Kurwa z rajtami, czy mu nie odpisać, nie? Co dokładnie. Z tym kurwa zrobić? Nie, ja się nauczyłem, nie czytam, chyba że to ma jakiś wymierny wpływ na podejrzewam, że chyba biznes. Nawet teraz przy twojej skali, jak masz tam ile? 350 tysięcy subskrybentów, dobrze kojarzę? Kurde, dzisiaj patrzyłem, 364, zaraz będzie 365. No to przy takiej ilości chyba i przy takiej ilości wyświetleń to jest nie do zrobienia, nie? Jeżeli nie, chodzi no o gdzie? Czytanie No, komentarzy tego wszystkiego. Jeśli każdy przeczyta, to nie ma takiej opcji, no. I tym bardziej, że tak, YouTube tam te 350 ponad, TikTok tam następne 150. Dokładnie. Instagram 70 tam czy 80. No. To no nie, no zajebałbyś się. Nie, 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 ma, nie ma takiej opcji, nie? Nie ma po prostu takiej opcji. Ale fajnie widać właśnie, jak to sobie stworzyłeś. No, kurde, no markę osobistą masz naprawdę mocną. Dziękuję. Naprawdę mocną. Dzięki bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję.